Dzień dobry, Maćku. Słuchaj. Dzień dobry, Tomku. Świąteczny odcinek, pomyślałem sobie, że takich trzech jak was dwóch to nie ma ani jednego. Zazwyczaj stawiam tak mówią. Zazwyczaj stawiam tutaj wąski fotel na jedną osobę. Dzisiaj jest szeroka kanapa, no bo miało być was dwóch. No i myślę, że będzie. Z tym, że Tomek, ja ci powiem, że jeżeli Krzysztof Hołowczyc za chwilę powinien być, to znaczy, że się trochę spóźnił. I muszę bardzo uczciwie powiedzieć, że według gościa, który ma zegarek wszyty pod czaszkę, to jest to pierwszy w jego wieloletniej tej naszej znajomości przypadek. Bo jego pierwszy raz. On się nigdy, pierwszy raz, tak jak nasze spotkanie. Tak. Słuchaj, bo on się nigdy nie spóźniał. Wiesz dlaczego? To był fenomen. Słuchaj, miał piękną filozofię. Jak gdzieś jechaliśmy na lekkim spóźnieniu, na przykład byliśmy, na przykład na 16 mieliśmy jakieś wystąpienie, prawda? Jakąś konieczność bycia na 16. Jest 16:15, mamy jeszcze 30 kilometrów, czyli teoretycznie, ale tylko teoretycznie jesteśmy spóźnieni. Natomiast Krzysztof mówił pięknie: Maciuś, spokojnie, bez nas nie zaczną. Czyli teoretycznie on się nigdy, nigdy nie spóźniał. No patrz, dzisiaj jednak zaczęliśmy bez niego, ale pozwoli mi to być może zapytać ciebie pod jego nieobecność o kilka takich rzeczy, a potem to skonfrontuję z nim, pozwól, dobrze? Dobra. Kto w waszym duecie był samcem alfa, taką osobą dominującą? Słuchaj, no zdecydowanie Krzysiek Hołowczyc pod każdym względem. Po pierwsze, że jest bardzo taką silną osobowością, jest takim prawdziwym mężczyzną przez duże M. Po drugie, był numerem, no prawie że numerem jeden ex aequo z naszym rzecznikiem prasowym w całym tym teamie rajdowym, jak przez te wiele lat razem jeździliśmy. Zresztą w kilku teamach razem startowaliśmy, prawda, w kilku zespołach sponsorskich. Także zdecydowanie ja twierdzę, że był takim naprawdę taką osobowością wiodącą, no wielkim talentem. Mnie bardzo często pytali jako człowieka, który no, zna swoje miejsce na ziemi, zna swoje miejsce w szeregu, zna swoje miejsce w ogóle w jakiejś hierarchii teamu, dlaczego ja zawsze idę te dwa kroki za Krzyśkiem Hołowczycem. Ja mówię, słuchajcie, bo ja jestem osobą, tak było. Wiesz, wyobraź sobie, że tak nawet kibice zwróci na to uwagę. Mówią tam, panie Maćku, Wiślak, dlaczego pan idzie zawsze te dwa kroki za Krzysztofem Hołowczycem? No ja mówię, kochani, bo ja znam swoje miejsce na ziemi, ja znam, co to znaczy hierarchia. Ale ci, którzy oglądają, być może nie znają ciebie, może nie widzieli Hate Parku z tobą, może nie widzieli rozmów z Krzyśkiem, przekonają się, no, że mam do czynienia dzisiaj z dwoma wielkimi gadułami. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Który z was więcej mówi, a który z was cierpliwiej słucha? O! Wydaje mi się, Tomek, że Krzysiek mówi bardziej merytorycznie. Ja byłem tak w zespole postrzegany tak jako taki kulturalno-oświatowy, bo ja byłem taką osobą, która stanowiła przyczółek do kontaktu z grupą dziennikarzy, którzy z nami jeździli, a z nami zawsze mnóstwo tych dziennikarzy jeździło. Zapraszam tutaj. Jezus Maria. Kochany. Jezus, zobacz, Tomek. Mnie tu już kawą obdzielili. Kogoś to moje piękne, Cześć, łobuzie mój. Kogoś to moje piękne oczy widzą. Cześć, łobuzie mój. No. Krzyśku, siadaj. No. Kanapa. Prawdziwa skóra, robiona na starą, zobacz. Widziałeś? Po której stronie siedzi, nie? No. Zawodowiec. No. Wiadomo, po tej, po której się dyktuje. Bo to jest, kochany, normalnie już tutaj. Bo tu jest okrągłe i trzy pedały. To jest w głowie tutaj zostaje. U mnie tylko dwa przyciski, czyli trąbka i zraszacz i włączacz wycieraczki przedniej szyby, jak jest taka potrzeba. Jak gość ma dwie ręce zajęte, rozumiesz, powinien mieć cztery ręce, żeby to opanować. Czasami w tym rajdowym samochodzie cztery ręce powinien mieć. No, proszę, dobrze, że nie dwie lewe. Wy nie uwierzycie. Powinien mieć cztery ręce kierowca rajdowy, bo dwie to za mało, ale czasami tymi dwoma rękoma czy rękami on naprawdę dawał chłopi na radę. Tymi oto ręcyma i palcyma żeśmy te rajdy wygrywali. Pamiętasz, Wiślaczku? Jak się mówi, rękoma czy rękami, Krzysztof, dobrze. Ale wiesz, że ja jestem fizyczny. Dobra. Jeżeli mam taki problem, to pytam ciebie. Oczami czy oczyma?
tymi oto oczętami. Ustami się mówi, no. A, przepraszam. To był, przepraszam, kochani. Przepraszam, my zawsze jesteśmy w pewnych klimatach, ale ty może nie zdradzaj, bo ty już tak poszedłeś tak daleko. Żart. Przepraszam bardzo. Przepraszam, to jest mój pilot, wspaniały człowiek, pełen humoru. Dziewczyny szaleją, nasz Maciuś, no. No to dobrze. Ale słuchajcie, dlaczego szaleją? Dlatego, że zawsze jeździłem z bardzo przystojnymi kierowcami. Jak jakieś takie fanki, rzeczywiście, no, jakoś starały się zbliżyć, otrzeć chociaż o ten blasko, to ciepełko mistrza, Maciuś. To ja mówię, słuchaj, do jakiejś tam na przykład Ziuty, mówię, Ziuta, poproś, niech matka przyjdzie z tobą, to może matka do mnie się, to o mnie się Maciuś, trochę Maciuś, ale ty za dużo mówisz. Ja pamiętam, jak Kora nam śpiewała, a planety szaleją. Tak, Maciuś, było. Takie było szaleństwo w tych rajdach, nie? No, a my na koniec w tą rajdówę i raz, jak już sekwencyjna skrzynia była, pamiętasz to, raz, dwa, trzy, cztery, zwalniam, pięć, sześć i Wiślaczek, no to możemy jechać, no, już ten oddech był, bo ta prędkość tam pod 200 się zbliżała i już było życie. Tomek, nie uwierzysz, jak sobie tak było już powyżej 150 na godzinę, to mnie, Nochołek, no dziękuję, nareszcie mogę się wziąć za robotę. Tak, naprawdę. To piękne czasy. No. I to, słuchajcie, to nie było wynikiem, to nie było funkcją mojego uzależnienia od prędkości, bo ja nie jestem jakimś tam Fast and Furious, ja nie jestem demonem prędkości, ja jestem normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Także gość mi tworzył świetną płaszczyznę do pracy, że wrzucał czasami ponad, oczywiście na autostradzie w Niemczech, powyżej 150 na godzinę i wtedy normalnie mówię, dobrze, Krzysiu, biorę się na robotę. Idę, w zasadzie to wy mi już zrobiliście. Słuchaj, idę po rowie, idę i tak naprawdę widzę, że twarde, drewniane, mocno w ziemi umocowane, zbliża się na Maćka stronę. I tak jakiś pazurkami go tam gaziczkiem, pach, wyskoczył. Ale żeś się, synuś, wyfartował. I gość, który ma nerwy z żelaza, z tytanu. To jest w ogóle człowiek, z którym przeżywaliśmy naprawdę chwile takie, no, no, powiedzmy sobie, Maciuś, zero-jedynkowo, że byłoby zero. Że zaraz by zgasło światło. No. I jednak gdzieś tam ten instynkt, to coś, no, to taka... Myślę, nasza jakaś więź, która na koniec, Krzysiek, nigdy cię w strach taki nie wprowadza. Słuchaj, nigdy się nie bałeś. To jest, u ciebie to był talent, to była niesamowita intuicja, bo słuchaj, Tomek, Krzysiek miał niesamowitą intuicję. To jest bardzo ważny taki zmysł, no, trudno wytłumaczalny, bo w człowieku, który uprawia ten sport, sport bardzo ekstremalny pod wieloma względami, słuchaj, właśnie intuicja. Słuchaj, on wiedział czasami, słuchaj, że czegoś nie może zrobić, że jednak mimo, że... No, ta trasa była rozwinięta w sposób właściwy, czy na przykład na Zapoznaniu gdzieś czasami mogliśmy gdzieś tam próbować coś wyprzedzić, bo wiadomo, że z mety odcinka specjalnego musieliśmy szybko wracać na start, żeby opisać to drugi raz, prawda, czy trzeci raz sprawdzić, prawda, i słuchajcie, normalnie gdzieś tam, no niby klarowna partia, że można, a on jednak odpuścił. Patrzymy, Grecja, a tutaj normalnie Dłużyca, ciężarówka, 50 ton, co? Słuchajcie, i byłaby czołowa. No i złożeni sytuacji, bokiem i tak znowu, no, tak pozóreczki, pozóreczki, siach! Takich sytuacji było gościu, naprawdę... który patrzył z tej wielkiej maszyny, był święcie przekonany, że to scena kończąca. On się bał. A my poszliśmy dalej. No słuchajcie, super, to właśnie, to intuicja, to jest piękne, właśnie piękne słowo. I ja, osoba, która bardzo wierzyła w Krzyśka od samego początku, jak go zacząłem, no ale to mam nadzieję, że zapytasz kiedy pierwszy raz, także nie będę się tu wyjmował z ust koralu pytania. Wiesz, jak już poprowadzi imprezę, bądź spokojny, wiesz, to jest norma, to ja już się przyzwyczaiłem. Teraz ty, tak, dasz głos? Daj głos. No, prawdopodobnie ja dzisiaj do głosu się nie dopcham, ale stąd też moje pytanie i ja już w zasadzie znam odpowiedź. Na moje pytanie, kto z was dwóch mówi więcej, a kto z was dwóch lepiej słucha? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie i ja już to wiem. Obaj mówicie jeden przez drugiego i jeden drugiego nie słucha. Ale słuchajcie, w jak związku nie z tym... Słucha? Przecież nie, gdybym go nie słuchał, to byśmy nie żyli. On mnie brawo, przecież to jest, wiesz, lewy 3 minus, do prawy 4, do hamowanie lewy 1. Jak usłyszysz tą melodię, ten głos, ten spokój, to coś, co ma Maciek, to jest trudne do... Ja myślę, że bardzo, bardzo wielu pilotów wzorowało się, zresztą w tej chwili jeżdżę z Łukaszem Kurzeją, z moim wspaniałym przyjacielem, pilotem, który wręcz mi powiedział po cichu: Krzysztof, ja się na Maćku wzorowałem. Ten sam, ja w ogóle, ta intonacja, ten głos. Oczywiście, że to jest niesamowite.
niesamowite, ten spokój Maćka, który ja zaznałem. Pamiętasz pierwszy raz, bo Maciek testował mnie na kierowcę fabrycznego defensa. To zapyta, no spokojnie. Krzysztof. Ale zaraz, no, bez pytania muszę powiedzieć. No, co, no, ile razy wchodzimy w zakręt, nikogo nie pytamy. To jest jego robota. Nie, mnie to interesuje. Nie zabierajmy gościowi. Interesuje cię? Ale zobacz, przyznał się, że go to interesuje. Nasz pierwszy raz. Później dograją pytanie. Nie zabieramy gościowi. To jest telewizja, w której można zrobić, co się chce. No tak, na koniec się okaże, że jesteśmy dwa osioły. Jak to mówisz? Osioły. To jest po polskiemu, tak jak zawsze mówisz. Dwa osioły. Do Krzysztofa, ty osiole, a on na mnie, jak mnie widza, zawsze mówi, nie wiem dlaczego. Jestem bardzo przyzwoity gość, może pozory mylą. Zawsze mówi do mnie, ty żulu, no naprawdę, nie wiem dlaczego. Oj tam. Wracając do tego momentu pierwszego, kiedy wielki Maciej Wisławski wsiada do takiego gnojka, który zaczyna, wiesz, swoje takie już jeżdżenie poważne, bo Jacek Bartoś, szef FSO Sport, uznał, że Krzysztofa można by spróbować, czy się nadaje, żeby być kierowcą fabrycznym. Paweł Przybylski, nasz przyjaciel, ale wtedy mnie pytało, odchodził. Czy ten Chołek by się nadawał? Tak, no i wsadza Maciusia. No i ten pierwszy moment po pilotach, którzy no, mieli ekspresję, taką dynamikę w dyktowaniu, lewy, prawy, coś się dzieje. Nagle słyszę gościa, który deklamuje. Mówię, co jest grane? To jakiś świr. To przecież to jest nienormalne. Walimy, aż trzeszczy, że naprawdę się staram, żeby choć trochę przestraszyć. No bo ta ludzka przyzwoitość, że pilot się boi, to znaczy, że dobrze jedziesz, nie? Ale jeżeli pilot się nie boi, no to znaczy, że zwalniasz. No. Boże, i pamiętam ten taki piękny moment. Pamiętasz, Maciek? Kudowa Radku VS. W dół. I my jechaliśmy już jako tam któraś nasta załoga, nie? No bo tym polonezem to już to nawet nie był turbo. To był 1.6. 1.6, tak. 1.6 benzynka taki. No. A14. No, nie dieselek. No to będziemy A14. Takim ludzkim językiem. A14. Schodzę w dół i wiesz, i idę naprawdę szybko. Maciek dyktuje tam lewy 5 minus. Widzę po trajektorii zakrętu, że da się go denkiem przejść. Więc trzymam, pełny gaz. Trzymam gaz. 5 minus jest takie cyzelowanie. A ja trzymam ten pełny gaz. Schodzę z zakrętu, a tam taki Janek idzie, kurna, z plecaczkiem. Do połowy taki z koszulki rozebrany i te pół metra zabiera mi tego styku. I tak mówię, no kurczę, jak go stuknę i tak mi odbije, nie? Więc, no, więc przytulam się do niego, takie tylko szurnięcie o niego i zaczyna mnie wynosić. I idę na takie baobaby, jeden w jednego, co Maciusia stroną. On oczywiście spokojnie w kwitach stoi, podnosi łeb, no bo jednak jak drzewo, szum piasku go wzruszył, prawda? Oderwał mi wzrok. Oponka sliczek taka rozgrzana, ten piaseczek zabiera i tak zaszumiał, podniósł głowę i widzi te baobaby, które na niego idą. A ja taki sklejony mówię, Boże, Boże, takiego gościa ubiję, nie? I na koniec weszliśmy. Jeżeli Przybylski jedzie tu 5 minus, bo jechaliśmy na kwity Pawła, to ty nie pojedziesz denkiem. A ja wiedziałem, że się da denkiem. No, ja to czułem. No. I to było takie, pamiętam, taką dostałem pierwszy raz, taką poważną, no taki opieprz nawet by Maciek powiedział, nie? No, może nie opieprz, tylko jakiś taki... To nie w twoim stylu, ale taki... Ciebie, tak, no bo nie wiedziałeś, nie wiedziałeś tego gościa, który tam zabrał mi te pół meterka, bo ja bym na cięciu tam w breweczkę kółeczko wsadził, przytrzymał się i byśmy poszli tym deneczkiem, ja Maciuś. Ale, no. Ale pamiętaj, wiesz, to jest też moje takie bardzo często używane do wielu kierowców, takie sformułowanie, żeby nie starali się jechać szybciej niż potrafią. Ty, Krzysiek, wtedy byłeś takim bardzo ambitnym młodym kierowcą. To były twoje pierwsze lata startów. Ty usiadłeś na lewym fotelu, na fotelu kierowcy na miejscu Pawła Przybylskiego. To był mój kierowca, z którym ja jeździłem, Tomek, wcześniej, o dwa sezony wcześniej. Wspaniały człowiek, to był nasz guru. Paweł był moim guru, to był człowiek, na którego wszyscy patrzyli. Słuchaj, tak. Normalnie gość, który był Bogiem Warszawy. Bogiem Warszawki właściwie, słuchaj, naprawdę. Bogiem wszystkich tutaj marzących, wszystkich młodych ludzi marzących o tym, żeby jakoś tak gdzieś tam o te rajdy się nawet otrzeć, o tego Przybylskiego się otrzeć. I właśnie Krzysiek Hołowczyc był drugim zawsze za Pawłem Przybylskim. Jeżeli my startowaliśmy w tej samej klasie, to zawsze Paweł Przybylski, mimo że to była bardzo liczna klasa, bo to była klasa A14 się nazywało, czyli klasa Fiat duży Polones 1.6. I słuchajcie, i normalnie ten Paweł Przybylski mnie prosił, żebym sprawdził czas, bo Krzysiek jechał za nami, tam jedno czy dwa auta, żebym sprawdził, jaki czas miał Krzysiek. A aut było w tej klasie naszej 20 parę. Jego tylko interesował czas Krzyśka. Ale Paweł, więc Tomek, był wspaniałym, jak gdyby prawdziwym fajterem. Może se wyobrazić, bo potrafił mi, ścigając się ze mną, dać dobre opony, żeby ta walka była równorzędna. Bo ja byłem biedakiem takim z Olsztyna, chłopaczkiem, który marzył i tam sobie chciał w tym samochodziku. Paweł potrafił dać mi opony.
wygramy. Bo my byliśmy pokaż młody, co załogą. Potrafisz. To było, my mieliśmy fabrycznego Poloneza. Piękna, także sobie widzisz. To świadczy o tym gościu, który wiedział, że jedynym rywalem godnym Pawła Przybylskiego jest Krzysiek Hołowczyc. Dlatego mnie, pilota, do którego obowiązków również należy pilnowanie jak gdyby różnicy czasów między poszczególnymi załogami, sobie prosił o to, żeby sprawdzić właśnie taka więź z Pawłem do tej pory właśnie została. Ten pierwszy jest raz, taki, to jest człowiek, wspomniał, to jest super gość w ogóle. No. To jest gość, którego kochamy. No, Paweł, no. Paweł mnie odwiedza, Paweł gdzieś tam bywa, no bo wiadomo, że drogi czy tam się trochę gdzieś tam nasze w różne rozchodzą, strony poszliśmy. No, wiadomo, nawet się nie rozchodzą, no. Bo idziemy razem, spotykamy się, ale ta więź to coś. Wiesz, widzisz gościa, który też tam przy tym drzewie ten moment, te cudowne poczucie, że za chwilę już nic nie ma, jest ciemno. Też to przeżywał. O Jezu, to jest inne czucie. No. Nie roztaczaj takiej wizji, Krzysztof. Ja wiem, Ślaszku, ty tam zawsze, jak już idziemy na Baobaba, tak, że on go nogami za chwilę obejmie, on to powiedz, nie przesadzaj, przecież tam jest jeszcze kora, jest no. Mnóstwo rzeczy różnych. To nie fakt. Dojdzie tam lekko, no bądź spokojny. To jest fakt, zawsze jestem, ta mentalność. Ja mam wyobraźnię trochę większą niż ty. Ale trochę. Bo Maciuś zawsze mówi, spoko się uda, nie przejmuj się. Lecimy na dachu, nie bój się jeszcze z raz i opadnie. No. To jest taka mniej więcej mentalność. No, ale tutaj wracając do tego Pawła Przybylskiego, więc jeżeli sobie gość, który jest geniuszem wtedy, w tamtych latach, słuchaj, normalnie tylko liczy się właśnie jako rywalem, jako przeciwnikiem z Krzyśkiem Hołowczycem, to świadczy o tym, że naprawdę, że ten gość ma ogromny potencjał. I teraz tak, wracamy do naszego pierwszego, poznaliśmy się już wcześniej. Zobacz, jaki poukładany gość, chronologia, wracamy, teraz się cofniemy, wracamy teraz opowiem tą historię. 89. Trąbę trzymaj, no pokaż, cicho. Pokaż, no, że... Przecież, cały czas gościa wypuszczam, żeby zadał wreszcie to pytanie. A, kiedy chcesz mu dać szansę. Raz, no dobra, to no, teraz ale skoro ty zacząłeś... Maniejka, cisza ale... i dajemy mu szansę. Tak. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Jedziemy dalej. Nie. Ale dobra, muszę wam teraz powiedzieć teraz upewnić. Proszę, Maciek, jednak, patrz, rok 89, a kiedy Krzyśka zadałem wcześniej, zapytasz kiedy, to ja ci powiem dokładnie. Kurwa, mi się tak programu nie stracił, bo w tamtych latach hulał. Idziemy dalej. A co, płacisz za czas na PKS, się spieszysz? Proszę państwa, nigdy się nie spieszy na PKS. No przecież mamy tutaj, jesteśmy gośćmi, słuchajcie, w Hate Parku, no... no poza tym masz auto, nie musisz mój pierwszy mieć, raz, Łosiu. Dobra. Nie tam teraz, żadnych hejt, już tam byłeś, tak. No ja też. Teraz Paweł Przybylski dostaje zwolnienie na rajd Polski w 89 roku. Pierwsze dni lipca, 4-5 lipca rajd Polski, runda Mistrzostw Europy o tym najwyższym współczynniku trudności i runda Pucharu Pokoju i Przyjaźni. To ty powiedz. No. Ja się boję, Maciek, no, bo tak, jak wejdę ci w chronologię, to znowu powiesz, że spaprałem coś, kochani, i będziemy się cofać. Ja nie tracę wątku. Dobra, mów, czym jedzie? Audi Quattro. Dostał Audi Quattro. No, taki, pamiętasz wtedy Krzysio Gęborys, jego pilot. Oni patrzyliśmy na nich, to byli bogowie wtedy, wiesz, Audi Quattro, te załogi z zagranicy, wiesz, te marzenie Polaków, bo 20 lat nikt nie był w stanie wygrać rajdu Polski. Dokładnie. Kto to zrobił, Maciek? Druga dziesiątka. Kto to zrobił? Hołowcy. Ale ja, kto był na prawym fotelu? No, no. No. To nieważne. Kurde, Tomek, to bardzo najważniejszy, ważne. Wiślacku, najważniejszy jest, no, no, numer. Tam. Jak najważniejszy, kto to był najważniejszy jest, słuchaj, dyrygent całego teamu. Dyrygent, który wtóruje rzecznik prasowy. Umysłowy. No. Umysłowy. Ja to prosta nie, ja robota. Uważam, kierowca ja trzymam. On mówi w lewo, fizyczny, w prawo, hamuj, fizyczny, dojedź, pekac. A ja wykonuję tylko fizyczny, robotę, jaką ja prostą robotę. Dobra, wracamy. Myślałem, że mi wątek, że stracę wątek. Nie, nie. Wracamy do tego roku 89. Słuchajcie, czerwiec i Paweł Przybylski dostaje zwolnienie na ten właśnie wymarzony samochód, który ma szansę rzeczywiście przyjechać w czołówce rajdu Audi Coupe Quattro. I Jacek Bartoś, następca Andrzeja Roszewicza, który był założycielem działu sportu w FSO, pyta mnie, Maciek, słuchaj, ty, słuchaj, jesteś naszym pilotem. Co ty sądzisz, jakbyśmy na przykład tego Krzyśka Hołowczyca tutaj zaprosili do naszego teamu, dalibyśmy mu fabryczne auto i ty byś z nim pojechał, byś zobaczył, czy gość do czegoś się w ogóle jeszcze nadaje. Dopiero nie jeszcze. Nie. Tak to nie teraz za... Oczywiście, to był tylko mój trend taki poetycki. Bo w ogóle Jacek Bartoś wiedział doskonale, że Krzysiek jest naprawdę bardzo, bardzo utalentowanym, bardzo poukładanym i piekielnie pracowitym człowiekiem. Bo te elementy, o których teraz w tej chwili powiedziałem, to są bardzo ważne właśnie dla każdego sportowca w każdej dyscyplinie. Ale w rajdach samochodów w szczególności. I słuchajcie, i tutaj właśnie przechodzimy do tej naszej opowieści, do tego naszego, słuchajcie, normalnie wspólnego treningu, początek klimatu.
gipsa, żar jak szlak, słuchajcie, nawet 40 tysięcy stopni w cieniu i my z Krzyśkiem jeździmy od rana do wieczora, od rana do wieczora. A ponieważ ja jestem gościem, który no też właśnie lubi, z miłym gościem, bo całkiem miły był kiedyś, z miłym gościem lubi sobie normalnie jeździć. Tu przegwarzyliśmy, tu kwadransik dla relaksu, tu kawka, tu papierosek, tu kolaszka. Słuchajcie, normalnie dla mnie, no żyć i nie umierać, słuchajcie, normalnie w raju jestem. No ale to, no to no. Spokojnie, to tam mówisz, w rajdziku to był początek. No ale pamiętaj, że tam już walić tą chronologię, dobra? A dlaczego? Bo się zabijemy, jak będziemy tak, wychwytujmy te smaczki, te momenty. Pamiętasz Wyspy Kanaryjskie, a propos tej atmosfery, tej twojej ulubionej. Trochę go sprzedam, jak jest naprawdę dziś, tak musisz się dowiedzieć. Ten elegancki pan, który tak spokojnie spogląda na wszystkich, to jest niezły chuligan, nawet żul. To nieprawda, to nieprawda. Siedzimy podczas opisów na Wyspach Kanaryjskich, z widokiem na miła restauracyjka, w zasadzie pusto sami, no. Kaweczkę pijemy. No i wykuty, Krzysiu, wykuty w skalę taki barek, tak, fajny, tak, parę parasoli, tak, parę krzesełek i kwadrans dla relaksu, jak powiedziałem, bo ja mu ciągle aplikowałem kwadrans dla relaksu, bo by się zaorał biedak. Kolaszka, niestety papierosek. Ciągle jest? No ale jeden. Jeden, tak. No. I ten papierosek, Maciuś siedzi, oczywiście nóżki wysoko na stół położone, na krzesło takie. Krzesło. Ja mówię, Maciek, no, zobacz, turyści przyjechali, tak, dobrze, wiem, że muszę być precyzyjny. Turyści przyjechali, tak, Maciek, weź te nogi, zdejmij, jak to wygląda, tak, te nogi, tak trzymasz, to nie Ameryka, no. To nie Teksas. Proszę Państwa, Tomek, nie turyści, tylko busik taki z 15 osób, emerytek niemieckich, takie 60-65+. No, to też no, Maciuś tak spogląda na nie i tak mówi, wiesz, to chyba nie przeszkadza. Za bardzo. Ja mówię, to wiesz co, Maciuś? To jeszcze im dyndolka pokaż, nie? A Maciuś spokojnie staje, ciach, te Niemki, wow! No i w zasadzie, no to było takie przeżycie dla tych Niemiec. Maciuś, to było coś tak fantastycznego. Nie, bo... Ja nie wiem, nie byłem w tej grupie, nie byłem w tym grupis, nie? Ale w zasadzie zbudowałeś atmosferę natychmiast. Jak one kupowały. Nawet ten sklepikarz był szczęśliwy, że coś tu się dzieje, że tu jest jakaś zupełnie inna energia. No tak, że tutaj są właściwi ludzie. Musicie sobie zdawać sprawę, ten człowiek nie ma żadnych kompleksów. On jest po prostu szczęśliwy, pełen życia, pełen chęci, pełen otwartości do wszystkich koło. Tak jest nasz Maciuś. No, no ale to dobrze, to słuchajcie, to naprawdę, Tomek, to chyba nie jest to powód do zmartwienia. To cieszę się, że Krzysztof, kto jak to? Krzysztof mnie to odbiera takiego. Bo, ale zawsze tak Maciuś odbiera. To jest gość, który ma naprawdę, Tomek ma niesamowite wymagania do wszystkiego wokół. To jest gość, który jest absolutnym perfekcjonistą. Praca z nim dla mnie była wielką przyjemnością, ale dla wielu ludzi w zespole była naprawdę wielką udręką, była taką Syberią, rozumiesz? Kurczę, normalnie, bo miał takie wymagania i powinien mieć, bo w tym sporcie tam nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Tam nie ma najmniejszego marginesu na błąd. I on musiał wymagać. I tak jak ja słuchałem tego Krzyśka, jak się sobie naprawdę bardzo tak napinał nieraz, nawet negatywnie, tak się denerwował, sam się negatywnie nakręcał. Słuchaj, zawsze chciałem, żeby było wszystko do pięta. Chłopaków, tak, no tak, ja wiem, ale widzisz, ale oni też się starali. A Maciuś ja był tym kojącym, tym balsamem. Ja... Wlewał się nas, chłopaki, nie przejmujcie się nim. I tak będzie jechało. Skręci, zahamuje, dokładnie pojedzie. Takie klocki mają być. Teraz... Dlaczego ta tarcza jest taka? Dlaczego to? Ja oczywiście szukałem, no bo te ułamki decydują o zwycięstwie. Dziury nie, Maciuś. Te dopięcie tego, sam wiesz, dobrze, wiem, no, na koniec to wszystko działało. A drugi flash z Wysp Kanaryjskich, zasuwamy pod górę. Słuchaj, taka kręta, piękna, taka serpentyna szybko, jedna. Szybko, dość szybko. Wychodzę z zakrętu, taki lekko złożony, bo wtedy się jeszcze bokami mocno tak, nawet na sliku jeździło. Tą seliczką, Toyotą. Taki ładnie złożony i stoi koza. I taka konsternacja z lewej, z prawej. Z boku wylatuje gość. Za bariery. Za bariery skacze, takim padem komandowskim łapie tą kozę po drodze i z nią się toczy do drugiego rowu. Ja w szoku, a Wiślaczek. Jak on ją musiał kochać. No bo Maciek kocha zwierzęta. I Maciek kocha zwierzęta i zrozumiał, że dla tego człowieka te uratowanie tej kozy, oczywiście to miało różne znaczenie, bo to są Wyspy Kanaryjskie. Przecież wszyscy wiemy, po co są te kalosze wielkie, wiesz. Oni noszą takie potąd kalosze, wiesz. No te wszystkie brzydkie rzeczy, bo w głowie mógł sobie ktoś pomyśleć, a Maciuś myślał o tym zwierzątku, że dokładnie ta koza tak została uratowana, że jej nie rozjechaliśmy do końca lesu, no. Nie mogliśmy się powstrzymać od tej energii, która bardzo była śmieszna. Bardzo wesoła sytuacja, naprawdę. Tak, takie chwile przeżywaliśmy i moglibyśmy je w zasadzie non-stop opowiadać. Ile takich przygód było niesamowitych. Chłopaki,
ja mam dzisiaj najłatwiejszą robotę świata, bo jak nie wiem, czy wiecie, odezwałem się jakieś 25 minut temu i o to chodzi, bo nie ja jestem bohaterem dzisiejszego odcinka i świetnie wpisaliście się w ogóle, może zbyt dosłownie zrozumieliście ten mój pierwszy raz, ale pierwszy raz, kiedy usiedliście razem, wsiedliście do jednego samochodu, to jest właśnie to, czego w tym programie szukamy, mhm. A szukam właśnie takich anegdotek, takich historyjek i ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że nie będę miał z tym problemu. Ale dlatego zarzucę wam takich kilka moich pierwszych razów i czekam na waszą reakcję. Akcja, reakcja. To będzie proste. Z wami... Wystrzał taki, co? No, ale my jesteśmy rajdowcy, nie bokserzy. No, no i teraz uważajcie. Niech będzie. Uwaga. Maciek słucha, ja mówię, a potem już oddaję wam głos. Halo studio, możecie no, mówić, co chcecie. Kombinuj, no, mów. Pierwszy raz, kiedy... wygraliście rajd, którego nie mieliście prawa wygrać. O ty w mordę. No, pamiętasz coś takiego? Myślę, że słuchaj... Na każdy byliśmy przygotowani. Ja byłem przygotowany, że wygrywam. Ja jadę zawsze po to, żeby wygrać. 96 rok, rajd polski. To był pierwszy, bardzo wygrany wielki rajd. Aczkolwiek wcześniej też wygrywaliśmy rajdy, ale tego rajdu, nawet datę pamiętam. Tego rajdu nie mogliśmy, nie mieliśmy za bardzo możliwości, żeby wygrać, bo to nie były tak, że karty wyłożone na stół. My naprawdę wygraliśmy ten rajd, podejmując bardzo, bardzo ciężką taką wręcz heroiczną walkę, bo naprawdę była to cała czołówka rajdowych mistrzostw Europy. Byli to najlepsi kierowcy, Holandia, Austria, Niemcy i w ogóle... No... Od 20 lat przyjeżdżali chłopcy z zagranicy i rozgrywali między sobą, kto wygrywa. Pierwsza My dziesiątka... po 20 latach jako pierwsi Polacy wygraliśmy, później się worek otworzył, później już i szło dlatego, coraz lepiej. Tom, Krzysiu, dlatego masz uważam, rację, że to jest kocham rajd, cię, że ty masz taką kocham. No, no, to ja się cieszę, że sobie normalnie... Kurde, bez siebie widzisz, znowu poprowadziłeś, znowu widzisz, pokazałeś, gdzie mamy ale iść. Ale naprawdę, kochany, ja ci to był dla piękny mnie, czas. Dla mnie to było też bardzo ważne, dla ciebie przeważne, bo sobie tak jak powiedziałeś przed chwilą, słuchaj, naprawdę, no to był wielki prezent. No, to był wielki prezent dla tych dziesiątków tysięcy polskich kibiców. Jak my słuchaj, dojechaliśmy do mety ostatniego odcinka specjalnego w tym rajdzie, gdzie losy pierwszego miejsca się ważyły cały czas, to słuchaj, normalnie zjechaliśmy, nie znaliśmy, jako pierwsze auto jechaliśmy, pierwsze auto. Zjechaliśmy, drugie auto było naszym najgroźniejszym rywalem. Załoga Depping. Niemiecka załoga w ogóle, bardzo szybcy goście, wielokrotni mistrzowie. Nasz kolega Niemiec, dobry, no, z Deppingiem się. Małżeństwo. Słuchajcie, no wiele razy się ścigaliśmy. Czasami oni wygrywali, czasami my. Zazwyczaj oni wygrywali na swoim terenie. No wiadomo, że... Na tak, Deutschlandzie czy Hunsriku. Na swoim terenie, czyli w Niemczech. No i słuchaj, Tomek, i teraz właśnie taka sytuacja. My dojechaliśmy do mety, wpisują czas na tej takiej tablicy przy mecie stop. My odjeżdżamy, no bo wiadomo, że jedziemy, bo tam za kawałeczek mamy serwis, ale jedziemy już wśród tłumów ludzi. Jest cisza. Słuchaj, no, bo przez to auto, przez pracę auta, ale na wolnych obrotach, bo już po mecie odcinka specjalnego. Stoimy, czekamy, słyszymy, bo myśmy stanęli kawałek. Ale kawałek odjechaliśmy. Bo musimy za metę. Jest cisza, Tomek. Za strefę wyjechać. Tam są tysiące ludzi, jest grobowa cisza, rozumiesz? Słyszymy warkot tego samochodu, 2 minuty za nami startuje następne auto, ci właśnie Depping, i sobie podjeżdża i za chwilę sobie niesamowity ryk, tysiące gardeł podnoszą, tak niesamowity, niesamowity wrzask, niesamowity krzyk, niesamowity aplauz. Tomek, o Boże, to sobie normalnie, ja teraz jak o tym mówię, to słuchaj, normalnie mam tutaj taką, jak to się mówi, kluseczkę w gardle, normalnie mam łzy w oczach, bo to było sobie naprawdę takie z naszej strony ogromne wyzwanie, ogromny trud włożony w to zwycięstwo, ale to był wielki, wielki prezent dla tych dziesiątków tysięcy. Pamiętasz Michałkowa? No. Pamiętasz, stoimy Michałkowa? Decydujący OS według mnie. No tam wygraliśmy rajd. Nie, nie, nie. Ostatni sikoreczku, to mieliśmy amor urwany. No, i modlitwa była, czy on wypadnie, czy nie. No. Gdzie cały czas jechałem lewą nogą, dociskałem samochód. To było bo mieliśmy urwany amort zawsze, dlatego był taki lęk, czy my damy słuchaj, wygrać. Tomek, ale wygraliśmy. Ja muszę Łosiu, no daj mi powiedzieć. Nie, nie dam. Ale ja ci mówię o emocjach. Ty mówisz o faktach, a ja mówię o emocjach. Stoimy na starcie i tak czuję, że, bo jesteśmy bardzo blisko, poprosiliśmy o obsługę, jak była szykana. Jest tam woda czy nie? No to Krzysztof co wymyślił? Idę przez tą szykanę, trudno, trochę lamp będzie mniej, trochę błotniki się przygną, ale zyskam coś. Nie pomyślałem, byłem debilem, bo przecież Depping miał otwartą szykanę. Jak to byłeś? Przeleciał sobie po jak prostu. Jak to byłeś? No, no jestem, no, niech będzie. No, nareszcie, tak mnie szanuje. Widzicie, to jest gość, widzicie. Ale muszę go naprowadzać. I mimo, że na tym OS-ie mieliśmy wygrać, przegraliśmy. I następny OS, taki kręty, co to był za OS? I tak mówię, Wiślak, wiesz jak teraz musimy jechać? A Maciuś tylko powiedział, wiem.
ja jestem takim symbolistą, ja trochę jestem takim marzycielem, więc ja tam sobie zaśpiewałem Bogu Rodzice, bo mówię, Polak bije się z Niemcem. No. Na polskiej ziemi. Ja pamiętam, pamiętasz to? Pamiętam, Bogu Rodzice. Nawet zamruczałem sobie tą Bogu Rodzice Maria, i poszli. I tak wchodzę w każdy zakręt takim w pół ślizgiem. I mówię, jeżeli te tempo, Maciuś mówi, jeżeli tym tempem dojedziemy do mety, to będzie dobrze. I wiesz, każdy zakręcik, pamiętasz, ten samochód taki leciutki się robi. Wjeżdżamy, klepnęliśmy mu 12 sekund, że on oczy przecierał, że to jest w ogóle, jak to jest możliwe? To jest... Na kilkunastu kilometrach. Tam u góry czasami dają ci takie szanse, że łapiesz tą melodię, że łapiesz to coś, czego się nie da kupić, nie da się wytrenować, nie da się mieć. Albo się dostaje to coś, albo nie. Dzięki parę temu, że zaśpiewałeś Bogu Rodzice Dziewice. Trudno powiedzieć, gdzieś tam, wiesz, Maciuś. Bo to wewnętrznie motywuje bardzo, chłopie. Takie, to było coś takiego, takie bo wiedziałem, emocjonalne. Że teraz albo nigdy, musisz walczyć. No, moja żona nienawidzi tego stwierdzenia, że lepiej jest zginąć niż przegrać. Takie momenty mieliśmy parę razy w życiu, że trzeba iść 110% i trudno, najwyżej wypadniesz, ale nie można popuszczać, nie? No tak, na tym się różniliśmy od Krzyśka, Tomek, że właśnie on sobie naprawdę był takim prawdziwym sportowcem, który rzeczywiście w ramach tej takiej full ambicji sportowej naprawdę jechał wszystko, dawał siebie wszystko. Ja jestem takim człowiekiem, który jakoś tak bardziej tak delikatnie, jak ktoś tak podchodził do wyniku. Ja jestem człowiekiem, który raczej, że dobrze by było, że możemy wygrać, ale że nie musimy. No możliwe. Grzeczny człowiek. Możliwe. No, bo a ja byłem chuliganem takim sportowym, bo taka jest, mogę, ale to było coś. To było jakieś takie stworzenie takiej całości. No, rajd Bułgarii, długa, prosta, taka pełna prędkość. Spaka 80. Pamiętam, hamuję i tak słabo idzie z tym hamowaniem, bo taki było norkowata, pamiętasz, taki asfalcik był. I tak się składam, a Wiślak tak 200... Do hamowania, patrz jak spierdalają, lewy jeden. Pamiętasz, jak a ci ludzie, słuchaj, z 1000 osób po tym wzgórzu wszyscy rwali do góry, bo byli święcie przekonani, że chłopcy mają scenę kończącą, że światło gaśnie. Oni nie wierzyli, i tak mówię, Jezus, skręć, kochany, bo ja gadam z samochodem. Troszeczkę, jeszcze przeszedł. Że to się może udać, Boże, naprawdę. I ten spokój, nie? Patrz, jak już nie będę tego brzydkiego słowa, bo wtedy były emocje. Ale do lewy 2+, i skłożyliśmy. No bo ja miałem, Tomek, to była taka długa, prosta, bardzo duża prędkość, 180 na godzinę, dzień max, i hamowanie do takiego zakrętu jakieś tam 30-35 na godzinę, taki, wiesz, taki lekko do tyłu zakręt. I tutaj takie amfiteatralne wzgórze. Sporo się pomyliliśmy z tym hamowaniem, ale wzgórzu, się udało, Słuchaj, tysiące ludzi, bo ci Bułgarzy tam, wiesz, wiadomo, dla nich taki rajd to było święto narodowe, dla Bułgarów wtedy, Złote piaski, w 90-tych latach. Coś fantastycznego, oni tym bardzo żyli, podobnie jak w Argentynie, jak w ogóle w tej południowej Europie. No, to sobie normalnie... Te plaże, te dziewczyny, nie? Maciek, pamiętasz? Dziewczyny... Zobacz, jak się uśmiecha plaże, od razu. Kamienna twarz. Pamiętam plaże, plaże były piękne. Spadochroniarze, jednemu się spadochron nie otworzył, palnął o tą wodę. No, naprawdę. Widzieliśmy. Takie też bywały przykłady. Także, drodzy Państwo, to mistrz dezinformacji, ale takiej właśnie dezinformacji pozytywnie postrzeganej, z takim dużym poczuciem humoru. Ale wraca Do tej Bułgarii. Słuchaj, no więc wiesz, jak ja mam, podyktowałem 200 prostej, hamowanie, tam lewy nawrót 2+, prawda? I widzę, mam możliwość podniesienia na sekundę, no, półtorej sekundy wzroku. I widzę, jak ten samochód, jak, wiesz, pocisk zbliża się do tego amfiteatru, w cudzysłowie, na zielonej trawie, rozumiesz? I sobie, no, ci ludzie, nagle wszyscy się poderwali, tylko widzę dupy tych ludzi. I oni na czterech, wszyscy do góry. Ze 30 stopni więcej, to zbocze, rozumiesz? Wiesz, jak amfiteatr wygląda. Aż trawa wypadała z pazurów. Normalnie dalej na czterech do góry i ja mam tą sekundę, żeby to zobaczyć i żeby gościowi, jak z gościem, podzielić się tym obrazkiem, bo on tego nie widzi. On nie ma prawa tego widzieć. On tylko widzi drogę, widzi asfalt, widzi złożenie tego samochodu, w którym miejscu ten samochód złożyć, rozumiesz? Bo asfalt taki, no, gorąco, 40 stopni w cieniu, to taki asfalt ma z 80 stopni od słońca. Bułgaria. No i słuchaj, i normalnie po prostu nie wiedzieliśmy, że ten asfalt jest taki, słuchaj, normalnie słabo przyczepny, jak gdyby, że normalnie... Dobra, następny jest, jedziemy dalej. No. Dobra. Czyli co? Czyli już wiemy. Czyli już wiemy. To był ten rajd polski, bo to było zasadne pytanie. Czyli rajd, który wygraliście, chociaż nie mieliście prawa wygrać. Dokładnie tak. Ale teraz jest drugie moje pytanie. Pierwszy raz, zdejmę trochę uśmiechy z waszych twarzy.
kiedy przegraliście rajd, którego nie mieliście prawa przegrać? Rajd Anglii, 97 rok. Tu nie mówię o wygraniu czy przegraniu w generalnej klasyfikacji, tylko mówię w takim szerokim znaczeniu słowa wygrać czy przegrać. Naszym największym rywalem, z którym bezpośrednio walczymy, jest fabryczna załoga, której kierowcą jest Ari Vatanen, przyjaciel Krzyśka Hołowczyca. I odcinek wcześniej, jedziemy cały czas mniej więcej sekundę. Walczyliśmy o szóste miejsce, sekunda, to było wysoko, o szóste miejsce. Świata, tak. No to było naprawdę, byśmy weszli w ogóle wtedy w załogi fabryczne, bo załóg fabrycznych było tam z 10, my i tak już byliśmy wśród załóg fabrycznych, co było w ogóle ewenementem, w ogóle no, dla ludzi. Tutaj polska załoga, słuchajcie, normalnie. Wtedy tych fabryk taki, było 4 czy 5, bo no, było mnóstwo zawodników, to było się z kimś ścigać. 10. Tak. I słuchaj, Tomek, odcinek przedostatni, wpadamy w taki water splash, czyli taką głęboką kałużę wody. Jest tak potężna, duża prędkość, 100 kilkadziesiąt na godzinę. Jest tak duże ciśnienie wody, Krzysiu, że nam wyrywa tą gumę, taką tą harmonijkową gumę, która łączy lewarek, bo skrzynia no, jeszcze nie sekwencyjna, tylko ręczna. To była grupa. Manualna, a grupa Subaru 555, rozumiesz? Słuchaj, normalnie wyrywa nam tą gumę i wali błotem dostajemy, taką szprycę tej wody z tego, z tej wielkiej kałuży, która liczy z 10 metrów długości i ze 30-40 cm głębokości. Więc tak wiesz, lecimy przez tą wodę i normalnie. W tym samochodzie wszystko jest naprawdę bardzo gorące. Podłoga jest gorąca, że ci się normalnie, gdybyś na tej blaszanej podłodze trzymał stopy, to by się przywulkanizowały żelówki do stopy, rozumiesz? Więc mamy i kierowca to ma pedały, prawda? To ma nogi w powietrzu. Ale ja normalnie mam taki kewlarowy podest i tam są te dwa guziki, o których na początku powiedziałem, to jeden trąbka, drugi spryskiwacz. No i słuchaj, ja trzymam na tym i dzięki temu... Kasowanie haldy masz, dzięki temu mogę zdjąć buty, rozumiesz? Że nie muszę czekać, aż mi wystygną żelówki, nie? No i słuchaj, i okazało się, że mieliśmy zepsuty, patrz, taka duperela, słuchaj, taki drobiażdżek, zepsuty stycznik od ogrzewania przedniej szyby. I ta szyba, gdyby to działało, to by natychmiast z tej pary zeszła. Bo wszystko paruje, bo gorąca podłoga, prawda? Wszystko paruje natychmiast. A tutaj niestety nie działało ogrzewanie przedniej szyby. To był nasz wielki dramat. Słuchajcie, bo tutaj, na tym odcinku specjalnym, ja tu Krzyśkowi przecież jestem przymurowany do fotela, prawda? Tutaj staram mu się przetrzeć trochę, bo on niewiele widzi. Jedzie tak jak we mgle. Jak we mgle, a walczymy, idziemy sekunda w sekundę z tym Ari Vatanenem, genialnym kierowcą, mistrzem świata, wielokrotnym zwycięzcą rajdów Safari, słuchajcie, naprawdę super gość. I przepraszam. I słuchaj, i wyobraź sobie, że normalnie tracimy na tym momencie parę sekund do niego, parę sekund. Więc jak gdyby, no jesteśmy na tym siódmym miejscu, spadliśmy o miejsce jedno do tyłu, tylko, dzięki Bogu. I słuchaj, normalnie ostatni odcinek specjalny. Magram. Taki, kończy się w takim obiekcie, przepiękny obiekt, taki pałacowo-parkowy, ten zamek nazywa się Magram, słuchajcie, piękna rzecz i odcinek liczy 27 km. Tam, gdzie około jest taki 20... napis, był później Caution Flying Helmets, to Carlosa Sainz, pilot, włożył hełm bez otwierania tylnej klapy, ale to taka historia inna, jak no stracili tak, mistrzostwo świata. No właśnie, wtedy, bo też na tym odcinku specjalnym skończyła im się... Jak Timo wygrał, został, tak. Pamiętasz, Makinen, no. No, niesamowity też dramat, tej wielki dramat Sańca. No nieważne. I słuchaj, i teraz tak, my startujemy do tego odcinka specjalnego, wiemy, że mamy dosyć odrobinkę straty do tej załogi fińskiej. No i słuchajcie, teraz Krzysztof też na mnie patrzy, jak zawsze, mówi: Maciuś, no to co, no jedziemy. Ja mówię, ty jesteś kierowca, jedziemy, nie? To jest przepiękny, przepiękny numer. I wyobraź sobie, że jedziemy bardzo szybko, naprawdę. Byśmy naprawdę tą stratę na luzie odrobili, bo Krzysiek miał znowuż taką niesamowitą wenę, taki, jak to on mówi, taki feeling. Bo wiesz, co jest bardzo ważne, żeby była super relacja, super kontakt kierowcy z autem i z tą nawierzchnią, prawda? To są te trzy elementy, które decydują o tym. Na ten gość po prawej, to tam ma coś powiedzieć po ludzku? Tam, kochani, nie, słuchajcie, pilot, to jest, słuchajcie, to jest pilot, zawsze gość, to jest, obniża swoją wartość, nie, to jest lotnik pierwszej kategorii. Nie, Krzysztofer, ty wiesz doskonale, że ja wiem, że moja rola jest na pewno bardzo taka pomocna, ja się nazywam asystentem kierowcy, ale wiadomo, doskonale wiesz, nie, że wszystkie mówi się wyniki umysłowy, są dzięki... Fizyczny. Okej, okay, to fakt, no, ale dzięki twojemu talentowi, dzięki twojej osobowości, twoim cechom licznym zresztą,
tutaj no, ramy programu nie pozwalają na to, żeby Tomek, drodzy państwo, bo tutaj bym musiał długo mówić na temat wszystkich przymiotów Krzysztofa Hałowczyca i w tym nie byłoby cienia przesady, mimo że ja, ogrodnik z wykształcenia, do przesadzania przecież mam szczególne prawo. Dojeżdżasz do tego słuchajcie, momentu, pan. Jedziemy bardzo szybko, słuchajcie, bardzo szybko. I teraz no, odcinek specjalny szutrowy. Gdzieś normalnie, no, jak odpieramy się, Krzysztof się opiera gdzieś o tą bandę szutru, taką bandę z tego szutru, gdzieś dostaje się kamień między felgę a oponę. Zaczyna schodzić nam powolutku powoli zaczyna schodzić powietrze. Czuję, że te poślizgi są coraz dłuższe. Głębsze. Oczywiście no, nie ma czasu na zastanawianie się, co robimy dalej. Pędzimy jedziemy do mety, bardzo ile się szybko, da. Bardzo szybko. I słuchajcie, jest taki element, że jest taki, to jest walia, więc takie długie, bardzo szybkie, proste i takie bardzo szybkie łuki. Z krajami i, takich wąwozów, takich wąwozy. Dużych. Nie, nie przepaście, ale takie powiedzmy 30 stopni, ale nie jak pierwsze odbicie tam i tak 50 metrów, nie? W dół. No i słuchaj, jest prawy nawrót w takim tym strumyku, który tu płynie z tym wąwozem i zaczynamy wspinanie, a to nie ma znaczenia, czy z góry, czy pod górę. Zaczynamy wspinanie pod tą górę, ale już tam nie ma pełnego powietrza w tej oponie. I jest bardzo szybki, Krzysiu, ja to doskonale takie pamiętam. Takie mgnięcie, pamiętasz? Taki lewy łuk bardzo szybki, ze 120, ze 130 składam się, ja skręcam, on nie skręca. Nie skręca. Klasyka. Wciąga nas, bo jest takie łagodne to zbocze i tutaj taki chyba taka podciągnięta woda, jakaś taka jakby koleina z wodą, może jakieś takie źródło miejscowe, źródełko. I na słuchajcie, to źródełko wsysa jak gdyby na to zbocze, wylatujemy w powietrze, uderzamy w śrubie, uderzamy dachem o tą nawierzchnię szutrową, ale ponieważ jest ogromna prędkość, to nas obraca dalej. Odbijamy się tak, jakbyś nie mógł się na koła obrócić, no, nie? No, ale obrócił się, ale później, no na dole. Słuchaj, Tomek, i teraz tak, obraca nas dalej i uderzamy, słuchaj, lewym rogiem nadwozia, lewym tym rogiem klatki, od Krzyśka strony, w ostatnie drzewo, w takim gęstym spalecie drzew. I teraz słuchaj, teraz i tu się nie robi ma, tak. Nie ma jednego, tu się robi, o, ja nie ma jednego. Tak. No, kurna, no takie czołgowe. Ale już nie musiał widzieć, bo... Słuchajcie, mogę bo, teraz? Już, teraz nie, ja. Nie, teraz ja. Cwaniaczku, nie. Daj mi chociaż trochę powiedzieć, dobrze? Cały czas. Gość się ze mną wykłóca. I teraz jest, słuchajcie, ten moment, kiedy Eurosport filmuje, bo oni nie widzieli tych naszych rolek na drodze, tylko zaczyna, można to sobie znaleźć w internecie. Taki no tak. Dobry wypadek, no, który zresztą najpiękniejszy komentarz ever, nie? Tak Kolina jest. Makry, świętej pamięci, zapytali, jak ci się podobało, jak Hołowczyc jechał w rajdzie Anglii? Jechał nieźle, ale wypadek miał piękny. Najpiękniejszy miał wypadek. Mówi, jeden z piękniejszych. No i się zaczynamy. Rada dach. Lecimy po tych kawałkach ściętych drzew. Kończymy. No i tak, Wiślaczek, że bystry, no to myk chodu przez swoją stronę. A ja tam siedzę, nawet pasów nie mogę. Maciuś, pomóż mi pasy. A tu zaczyna dymić, bo ze wspomagania leje się olej na turbinę i zaczyna się palić. I taki mikropomiły, Maciuś bym chciał stąd wyjść. No i tam Wiślaczek wchodzi do środka, rozpina mi ten pas, wyciąga mnie za pagony i poszli na dół. Pamiętam, że no, jeszcze właśnie. Się kulaliśmy tam na dół. Także no, niesamowita scena. To jest scena naprawdę dramatyczna, ale teraz ja powiem sobie naprawdę scenę, która jest naprawdę dla mnie no, symbolem naprawdę tej wielkości jako kierowcy rajdowego, kierowcy sportowego, sportowca Krzysztofa Hołowczyca. Słuchajcie, normalnie tak. Krzysiek tak siedzi, bo tutaj ma wbity tak, ten... Tak. Wbity ten, co jest tutaj... Ta cały mój narożnik usiadł, no, na kierownicy. Głowa wbita między... nie ma wiele luzu. Wbita między tę blachę złamaną i te rury grube, specjalne. I to oparcie fotela. Ja wysiadłem, słuchajcie, no bo drzwi... zanim wysiadłem. I teraz tak, słuchajcie, piękny numer. Tam ja zaczynam zapalać, siedmiu kozłach, słuchajcie, normalnie wreszcie się zatrzymało, każde ale koło. na kołach się każde zatrzymało. Koło w swoją stronę patrzy. To rozbite wszystko podpadało. Total szadem. I słuchajcie, tak, ta klatka trzyma kształt samochodu, że ten samochód ma kształt, ale wszystko jest powginane. No ale drzwi nie ma, pamiętam, bo drzwi wyrwało. No tak, ale sobie, przednie drzwi były zakleszczone, nie mogłem wyjść. Szyba wybita, na szczęście, to wyszedłem przez tą wybitą szybę. Wysiadłem przez wybitą szybę. I słuchajcie, i to jest piękny numer. Ja patrzę, normalnie, tak, próg wbity, ale o co wbity? O taką wielką karpę, tą część odziomkową jakiegoś wielkiego, starego drzewa, które miało ze 200 lat, które zostało rok temu, może ścięty dwa lata pieniek, temu. Mów po ścięte. Karpa, tak. Pieniek, no ścięty. No, a mówię, a jak mówię? No i słuchajcie, i Krzysiek tam opadł, nic nie widzi, tak siedzi i zaczyna zapalać ten samochód. A ja mówię, bo ja chciałem jechać dalej, wsiadaj! Krzysiu, nie, no ja siedziałem jeszcze nie wysiadałem. Mówię, Krzysiu, sorry, ty nie jedź może dalej, bo ja na pieńku siedzę. Autentyk, słuchajcie. No, tak, no bo tych drzwi i wtedy dopiero wysiadłem, bo moje drzwi były naprawdę zakleszczone, wysiadłem, ale...
ponieważ był taki do około 30 stopni, taki skos może 30 parę, słuchajcie, to wiadomo, w tych mchach i paprociach, bo przecież to wiadomo, to mchy, paprocie, jakieś jeżyny dzikie, to się zsunąłem kilka metrów, ale widzę, że zaczyna się dymić auto, więc ja na czterech do tego samochodu pędzę. Wtedy mnie rozpiął. I pomagam Krzyśkowi z tego wyjść. I tutaj przechodzę, tutaj to już jak gdyby Krzysiek wyjaśnił, nie będę powtarzał, razem. A mój taki przegrany rajd, spadamy. Taki ewidentnie przegrany, to już wtedy jechałem z Jean-Markiem Fortenem, rajd Kormorana, rajd w koło domu, rajd, który znam każdy centymetr drogi, który czuję wszystko. Mój ukochany odcinek specjalny Wymój Mańki, zresztą teraz tam mieszkam nawet. I ścigam się z Jasiem Kuligiem świętej pamięci. I jak Jasiu przyjechał przygotowany, jak przepięknie jechał ten rajd, to rajd, który pojechałem, mówi Fortem, pojechałeś jak nigdy dotąd. Pojechałeś po prostu perfekcyjnie. Wszystko idealnie, przegraliśmy ten rajd. Nie zapomnę. I przegrałem odcinek Wymój Mańki. Wymój Mańki. Mój odcinek, który można mi zakleić oczy. Ja na szelest będę jechał go, bo będę wiedział, gdzie mam jechać. Za rok wygrałem rajd krakowski i odcinek Łapanów, który przejeżdża obok Jasia domu. Tak, to była taka odpowiedź. No. To był taki niezły rewanż. To był taki rewanż. Dobry rewanż. Nie zapomnę, bo to przeżycie, przegranie Wymoju, na którym mamy drive day, który no, każdy, ja wiem, jak tam shooter się układa, jak te kamyczki. I musiałem przegrać. Pamiętam, że przyszedłem wtedy do Jasia, głowę schyliłem. Mimo, że były między teamami, były wtedy taka była zła energia. Tam mnóstwo, zawsze jest mnóstwo słabych ludzi wkoło. Mnóstwo, którzy podpowiadają, podszeptują. Jasiu był wojownikiem, Jasiu chciał walczyć, Jasiu kochał rywalizację. I pamiętam, że grzecznie do niego podszedłem, schyliłem głowę, mówię: Jasiu, gratuluję, wygrałeś. Ciężko mi to przeszło, bolało jak cholera, ale ojciec uczyli, jak ktoś jest lepszy, masz to uszanować, tak, jest piękny ale gest. Następnym razem wygrać. Piękny gest, naprawdę. Wielki sportowiec. Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie? Swoje? Czy twoje? O siebie nie pytam. Pamiętam? Ja pamiętam. Pamiętasz? Ja pamiętam, naprawdę. Pierwszy raz, to był 73 rok. Rajd, ja mam jeszcze gdzieś wycinek. Ja już się urodziłem. No właśnie, ty na świecie by jeszcze nie było. Byłem, już byłem. Miałem taką Syrenę 104, którą robiłem licencję, tą pierwszą R, najpierw drugą R, potem pierwszą R w tych rajdach takich popularnych, potem w tych okręgówkach. I z tą licencją drugą R, bo walczyłem o punkty do tej pierwszej R, tak to było, był rajd Podlaski. To był rajd w okolicach Suwałk, Suwalszczyzna Augustów, także taki wysoki, niska Suwalszczyzna, wysokie Podlaskie, gdzieś tam, te tereny. I tam ja tą Syreną zająłem drugie miejsce w tej klasie do 850 i tam pierwszy raz zobaczyłem w gazecie, w jakimś tam Goniec Podlaski, czy jakaś Gazeta Białostocka, coś takiego, taki miejscowy tygodnik, taki, dziennik, takie były. I właśnie było, że zakończył się tam któryś tam rajd Podlaski i tam wygrał Marian Babulewicz, jeszcze nawet pomyli nazwisko, Mańka Bublewicza z jakimś tam pilotem, chyba Cezarym Grabarczykiem. Patrz, trochę chłopaków zabrakło, no, co? A, no. Jak tak myślisz, że tak wiem, mówimy. Straszne, no. Tak. I słuchajcie, tak w klasie 850 pierwsze miejsce załoga jechali zastawą 750, więc takim autem w stosunku do Syreny trochę takim jakby lepszym. No, Syrena była najlepsza. Masz jeszcze Bostonkę? Mam, no, człowieku. A, no, no, bez Syreny. Człowieku, normalnie. O, że, Karowa, kochani, we dwójkę, Tomek, nie? Pompuj! Tomek. Idę pod górę tą jego Bostonką, bo nas zaprosili i przymiera, no. A wiesz, jak pompuj, no to te gaziczkie pach, i znowu cię rozpędza. Jechaliśmy na cztery ręce, no, ale wracamy do tej gazety, tak, żeby ci Tomek ale wtedy to Syreną żeś szedł. No, ale ale nie Boston. Nie Boston, no gdzie byś taki wielki? Krzysztof, lemuzyna. Poważny sedanem. Poważny. Lemuzyna, czyli sedan. Jak to mówią w kręgach zbliżonych do kręgów, nie? No i słuchaj, i tak, pierwsze miejsce w klasie 850. Krzysztof Mordewski, Krystyna Mordewska. Drugie miejsce Maciej Wisławski, Krzysztof Materzyński. Gość, który mnie w ogóle zetknął z rajdami z Warszawy, mój taki kumpel bardzo dobry, dzięki któremu, ja wiem, zawdzięczam to może za duże słowo, który mi w ogóle zetknął z tym sportem, w którym no, przez tyle lat byłem, no i nawet jeszcze do tej pory prawie, że jestem. A ja powiedzieć. Troszkę wcześniej, bo byłem kartingowcem i gdzieś tam coś się udało wygrać.
Jakieś może lokalne zawody. Pamiętam, że już Gazeta Olsztyńska wtedy o sportach motorowych dużo pisała, bo mieliśmy wtedy OZOS, czyli ta fabryka opon samochodowych. Olsztyńska fabryka, nie? Jak to jest? Olsztyńskie zakłady opon samochodowych. Tak, OZOS. I ja pamiętam, że byłem pierwszym gościem, który jeździł z napisem, bo później się zrobił z tego 100 mil Olsztyn. Jeździłem z napisem na boku 100 mil, a jeździłem na Michelinach. No i później co? Przyszło Michelin i wzięło to. Także byłem prekursorem wprowadzenia Michelin, zresztą firma, z którą do tej pory wspaniale współpracuję, ciągle uważam, że są Michelin i opony, nie? No tak, tak, no dobrze. Pięknie ten Krzysztof mówi. Ale drodzy Państwo, możecie mu wierzyć, bo ten człowiek to naprawdę jak coś mówi, to wie, co mówi. No, strasznie się cieszę, tak, nie mamy za dużo czasu, żeby się zobaczyć, że przepraszam, że go tak capię, ale to jest Tomek, mój przyjaciel. No, Tomek, prostu... słuchaj, muszę ci powiedzieć super rzecz, bo tak Krzysiek tutaj wywołał ten 100 mil Olsztyn, słuchaj. 98 rok, przyjeżdżamy z rajdu Argentyny, jest tam chyba, nie wiem, 25-lecie chyba powstania zakładów olsztyńskich, tych opon samochodowych. My tam za małpy robiliśmy, tak? Tak. Słuchaj, super, to jest super opowieść, ale autentyk. No dawaj, bo nie pamiętam. I teraz słuchajcie, normalnie 25-lecie już się 100 mil Olsztyn ten zakład, już się przemianował, 100 mil Olsztyn. No i tak, 25-lecie, słuchaj, więc zarząd chce zrobić jakąś taką fetę, pompę, prawda, uczcić. Jeżeli zaprosi dziennikarzy na samo takie 25-lecie, to wszyscy to oleją. Ale 100 mil Olsztyn organizuje rajd dla dziennikarzy. Więc wtedy, wiadomo, dziennikarze przyjeżdżają, prawda, tłumnie, no bo mają za frajer auto, za frajer, słuchaj, wikt, opierunek, słuchaj, i trochę jeszcze takiej zabawy sportowej przyjeżdżają. Ty nie zdradzaj tego fachu ale dziennikarskiego, dobra, na Wiślach, no proszę. Krzysztof, ale prawda taka jest, jest. No co tu będziemy owijali w barwę? No to dokończ, zawsze jest pytanie, czy wory będą. No to tak, to prawda, nie, ale to... Nie, wory, no to, no, to dziennikarz ty, każdy wychodzi Tomek, z worem to Krzysiek, i wszystko gra. Przerażam, no zdradzam pewne tajemnice. Ale to nie, dobra, to ja to na chwilę też wejdę w ten temat. Słuchaj, Tomek, więc Krzysztof bardzo słusznie zauważył, taki stosunek dziennikarzy do imprez organizowanych przez poszczególnych importerów samochodów. Na prezentacjach, na jakichś takich, wiesz, VIP-owskich zaproszeniach. I tylko jak jeden był, a drugiego nie było, to ten, co go nie było, pyta, ty, a wory były? A ten mówi, słuchaj, wiesz, fajne było to. O kurde, normalnie patrz, nie byłem, cholera, jaka szkoda. Albo odwrotnie, jak tam wory były? Nie, bieda, człowiek. Jak to dobrze, że nie pojechałem. To wracamy do teraz do 100 mila Olsztyn. Słuchajcie, normalnie dziennikarzy, wszyscy przyjechali, wszyscy. Auto za darmo od dealera, prawda, albo od importera. Jak powiedziałem, Wiktor Pierunek. I piękna taka aula, słuchaj, normalnie, taka do takich sympozjów różnych, do jakichś takich większych narad. Ja tam byłem? No byłeś. No to mów, cicho, to no ciągnij. To słuchaj, no. I słuchajcie, Krzysztof Hołowczyc ze swoim siedzącym tutaj obok asystentem zajął siódme miejsce na rajdzie, w rajdzie Argentyny, runda rajdowych mistrzostw świata. Piekielny rajd, piekło, słuchajcie. I w ogóle wygraliśmy pierwsze miejsce w takiej klasyfikacji załóg niefabrycznych. Czyli byliśmy pierwszą załogą niefabryczną, czyli pierwsze miejsce w tak zwanym Pucharze Świata. No i słuchajcie, nas zaprosili jako gości specjalnych. Tuż z tego rajdu przyjechali, do tam ledwie tylko loki przeczesaliśmy z Krzysztoferem, już jesteśmy, słuchajcie, normalnym. Siedzimy tam w jakiejś takiej, wieś, loży, no i słuchajcie, normalnie dyrektor tam zagaja, mówi o tych wskaźnikach, że tu wzrosło, tu spadło, tu się przesunęło, no super w ogóle, nie? A na górze jest antresola, bo tu aula, tutaj ten stół i antresola nad tą aulą, nad tymi dziennikarzami. Tu dziennikarze siedzą, tu nie przyjechali, bo przecież wiemy dlaczego. A tam na górze, słuchajcie, normalnie tacy goście w takich pięknych białych kitlach, w tych czapach takich szefowskich, nie? Słuchajcie, no i tam, słuchajcie, normalnie tak, wiesz, kotlety, pulpety, sałaty, galarety, gorące flaki, zimne piwo, zimny szampan. Wszystko to, co trzeba, no, gdyby na ten syndrom drugiego dnia. A dyrektor dnia. Gada. Dyrektor gada. Ale to, że dyrektor gada, no to wszystko okej, bo dyrektor jest po to, żeby gadać, nie? No dobra, skończył dyrektor gadać, a tam na górze wiecie co, ci dziennikarze wkurzeni jak szlak, bo przecież wczoraj wiadomo była balanga, bo się spotkali, była fest balanga, więc są, powiedziałem, syndrom poprzedniego wieczoru, no i tam sobie wszystko dymi, dobra. No to teraz ta Ewa Czarnecka była taką szefową PR-u. Mówi, to może teraz, panowie, może macie jakieś pytania do pana Krzysztofa, do Krzysztofa Hołowczyca, bo tutaj koledzy przyjechali właśnie za. Więc tam jakiś gość taki jeden, co zawsze na wszystkich takich spotkaniach zawsze pyta, bo są zawsze etatowi pytacze, więc taki pyta, no tam Krzysztof, powiedz mi, jakim ty samochodem na co dzień jeździsz, nie? Tak.
No, a Krzysztof mówi, tu Subaru, takie 5, 5, 5, GT, spoilery, bajery, Subary, cuda nie widać. Słuchaj, Textar Bremsbeläge, Bilstein Stoßdämpfer, Klimaanlage, no mówi, piękne, że szerokie pasy, fotele, no mówi, no bo gość dobrze mówi i dużo mówi, lubi mówić, słuchajcie, poza tym, że szybko jeździ, to jeszcze dużo mówi, słuchajcie, i normalnie... Kto tu dużo mówi? Opowiada o tym samochodzie, a tam Tomek, a tam na górze, na tej antresoli, flaki, kotlety. Pasztety, galarety, sałaty, pulpety, rozumiesz, zimne zakąski, wszystko, zimny szampan, gorąca kawa. Wszyscy mamy ten obraz, dojedziesz do mety? A tu wszyscy normalnie wkurzeni jak szlak. No i dobra, cisza. No jeszcze jakieś pytania? Niezręcznie zapytała Ewa Czarnecka. I komuś zrobiło się żal, mnie, że Krzysztofa zapytali i tego. Drugi jakiś taki pyta cetatowy, który darzył mnie cieniem sympatii. Mówi, ja mam pytanie do Maćka Wisławskiego. A Maciek, a jakim ty samochodem jeździł? A wtedy akurat była taki miałem okres w życiu, kolejny sobie mój sukces biznesowy, jeździłem sobie Syreną Bosto. Tą moją Syreną Bosto. Tylko miałem tą Syrenę Bosto. Toyota Camry miałeś wtedy. Nie, to potem miałem. Miałem tylko tą Syrenę Bosto i zaczynam opowiadać o tej Syrenie Bosto. A to jest auto cudne, auto przepiękne, słuchaj, że naprawdę temat jest bardzo taki wciągający tych dziennikarzy. Zwłaszcza, że ja mam dużo bardzo obserwacji na temat relacji z moich jako kierowcy z tą Syreną Bosto. Cudowne auto. Mówię, słuchajcie, auto, które w ogóle nie pozwala na to, że jakakolwiek nuda się zakradnie. Auto muzyczne, bo słuchaj, normalnie ma takie różne dźwięki, w zależności od prędkości. To raz, ale poza tym, o to ci chodzi. Krzysztof między innymi, ale Tomek, kochany, słuchaj, właśnie tam są tak zwane dźwięki wędrujące, że w zależności od prędkości, jaką jedziesz, różne wibracje w różnych miejscach się pojawiają. Jesteś tak, jakbyś w takiej mini filharmonii jechał, rozumiesz? Ja nie mini filharmonii. Krzysiu, to jedyna, jest baza. Nie? Brum, brum, brum. To jest baza. Dwuja. To jest baza. Poszedł, patrz, w dobrym miejscu ciągnę, nie? No dobrze, bardzo później dobrze. Później truja. Miałeś czwórkę? No miałem. O, poważny sprzęt. Cztery speedy były. No, cztery, four speed była auto. I słuchajcie. Need for i teraz, speed. Teraz tak, słuchajcie, na tej antresoli wiecie co jest, już nie będę powtarzał. Pasztety, pulpety, sałaty, galarety, flaki, zimne piwo, zimny szampan. A ci wkurzeni, a ten gość drąży. No mówi, jak to filharmonia? No to wytłumaczę. Słuchaj, no dobra, jak tam z klimatyzacją? No, słuchaj, klimatyzacja jest naturalna, bo ta syrena ma tak zwane nie dziury w blacharce, ale otwory technologiczne. I przez te otwory technologiczne normalnie masz cały czas świeże powietrze, także masz klimatyzację. I takim mówię sobie, w ogóle auto cudowne, zero nudy. Przytną nas. Cicho, no to trudno. No to weź przywal, dojdź do puenty. Tomek, słuchaj, i teraz właśnie, tak, mówię, słuchajcie, auto, które jest nieprzewidywalne, nie ma w ogóle, nuda się nie wkradnie, bo tak, skręca, włączasz lewy kierunkowskaz i musisz nasłuchiwać. Gość się włączany, nie? Teraz, ja się słuchaj, dalej, teraz tam tak, się nie szczupię. Normalnie, tak, jak chcesz zahamować, to musisz wcześniej sprawdzić, czy będzie hamowało, rozumiesz? To cudo. Teraz tak, chcesz skręcić w prawo, to tak próbujesz, czy w ogóle rzeczywiście łapie ten kierunek, prawda? Bo czasami skręcasz w prawo, a ona lekko w lewo. Także słuchaj, musisz wyprzedzać te dziwne zachowania, dziwne reakcje tego auta. Cudo, nie samochód. I tych dziennikarzy, ja wciągnąłem w to, rozumiesz? Oni się dali frajerzy wciągnąć, bo tam, mimo że tam na górze pasztety, pulpety, sałaty, galarety i tak dalej, i tak dalej. Tak to było, Krzysztofer. Ale co dalej? No i doszedłeś do puenty? No już, no. Tak, to są, no to ja są też po prostu czekałem na coś. Najcudowniejsze opowieści Maćka. Jest super dowcip, wszyscy słuchamy. I jeden opowiada, tu weź się, pulpety, wiem, kotlety, tak jak tego. I nagle Maciek, ha, ha, ha. A wszyscy, no i co? No to już wszystko powiedziałem, no to kocham cię, Maciuś. Tomek, Krzysiu, ale sorry, to nie moja wina, są takie dowcipy, że czasami moi interlokutorzy mają takie, wiesz, no, spóźniony zapał, no 3-4 sekundy, to nie moja wina, no to sorry. No. Szczerze mówiąc, też spodziewałem się jakiegoś na końcu. Doczekałem, że w końcu ja pójdą, też, skoczą, że coś się stanie. Też, że wybuchła rewolucja dziennikarzy, nie wiem. Panowie. Ale to jest dobre. Dobre? Ale to dobre, choć bez puenty. To świadczy o emocjach Maćka, prawda? One zawsze płyną, są spokojne.
spokojny. Maciek jest gościem, który się nie przejmuje za bardzo. Czy coś go ciśnie, czy coś mu przeszkadza. Chociaż takie momenty w życiu, przez które znam, były, no, że potrafił wysiąść w odpowiednim momencie, a za chwilę samochód był tam, gdzie on siedział, miał drzewo w środku w tym miejscu. Miałeś takie czucie. Tak było, nie będziemy wspominać, no nie będziemy też wspominać kierowców, takie momenty, prawda, kto był twoim kierowcą, ale no takie momenty są. Panowie, pierwszy raz, kiedy poczuliście, że jesteście naprawdę popularnymi osobami? No, to chyba był ten moment, Maciuś, kiedy ja zostałem sportowcem roku w plebiscycie Telewizji Polskiej. To było takie wtedy jakieś jednoroczne rozejście z przeglądem sportowym. No w każdym razie ja zostałem tym sportowcem. Myśmy zdobyli wtedy Mistrzostwo Europy i przeszliśmy na poziom, tak już będę marketingowym językiem mówił, na poziom zainteresowania narodowego. No bo wtedy ten program, który szedł po dzienniku, parominutowy, myśmy te mistrzostwa, cała Polska sportowa, rajdowa, żyła tym naszym tytułem, pamiętasz, rajd Cypru, ostatnie te kilometry, te uczucie, czy dojedziemy. Ja już pamiętam, tylko modliłem się, kochany, mój samochodzik, oczywiście miałem w głowie, żeby wygrać wszystkie odcinki specjalne, bo tak nam zależało. Przecież pamiętasz, nawet jak mieliśmy pomyłkę opisową i tak ten OS wygraliśmy. Wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne, ich pomyłka. To była pomyłka organizatora rajdu. Bardzo nieładny numer. Było minęło, Maciuś. Wygraliśmy OS? Wygraliśmy. Mimo braku opisu. Na talent. Nie mieliśmy. Jechałem na talent. Na Azymut, to jest niewiarygodne. I ambasador, który wtedy na Cyprze Polski, parę dni był, mówi, panowie, zrobiliście mi wielki prezent. Polska flaga, Mazurek Dąbrowskiego, wieniec laurowy. To później ze 2 lata moja żona do zupy brała. No tak, no bo to by to rwała z tego wieńca. Babkowe, to były liście babkowe, jak tak to się brzmi? Nazywa, no. Kurna, liście babkowe. Tak się nazywa. Proszę cię, tak się nazywa. Laurowe. Laur zwycięstwa. Ile lepiej, no bobkowe, no kurde, no, to nie był bobek, tylko zwycięstwo. No. Ja wiem, no ale słuchaj, tak się mówi. No. W każdym razie ten moment, kiedy zrozumieliśmy, że to jest mistrzostwo Europy, mimo że ja wtedy myślałem, nie no, etap, kurde, zaliczony etap, jedziemy dalej, ja chcę być mistrzem świata, jedziemy dalej, walczymy. I rzeczywiście to był przełom, to był wielki moment w ogóle w sporcie motorowym, bo wtedy dyscyplina rajdowa została wprowadzona, pamiętam, przez parę lat, na 4., 5. miejsce w popularności, gdzie teraz niestety spadła poza 20. Mamy tego świadomość, to nas strasznie boli, bo przecież kochamy tą dyscyplinę, jesteśmy w niej, cały czas się jak gdyby no, udzielamy, no, czujemy, ja co prawda no jeżdżę w innej dyscyplinie, jeżdżę w cross country, ale czyli w rajdach 4 nogi, ale ciągle gdzieś tam się pojawiam, interesuję się, żyję tym i przykre to jest, że te rajdy jednak gdzieś poszły gdzie indziej. Później na tej kanwie bicia nas pojawił się przecież Jasiu, Tomek Kuchar, no paru zawodników, ale to już, Leszek Kurzej, pamiętasz, oni wszyscy bili Hołowczyca i na tej kanwie powstały dobre zespoły, super samochody, rozwinęło się niesamowicie, to była Łukasz Sztuka, pamiętasz, no wielu no, tak dobrych zawodników. Wielu kierowców, ale Robert Tomek, widzisz, i to świadczy teraz naprawdę, no to ci, wiesz, w oczy mogę przy Hołku powiedzieć, świadczy o jego wielkości, że patrz, wiele osób na zasadzie gonić zająca, słuchaj, nagle chciało zdobyć ten tytuł mistrza Europy i popatrz, i nikomu się nie udało. Mówię o tamtych kryteriach mistrzostw Europy, nie o tych obecnych w ostatnich latach, które są tak trochę rozmyte, prawda? Jest taka trochę ściema. Zobacz. Nie no, byliśmy drugim serialem. Były Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Tak. Albo jeździłeś w Mistrzostwach Świata, albo Mistrzostwach Świata. I albo wygrałeś, Europy. Albo nie. A teraz masz WRC 2, WRC 3 i dopiero są Mistrzostwa Europy. No niestety, nikogo nie obrażając. To jest dalej ciężka robota. To jest dalej, trzeba szanować cholernie Mistrzów Europy, tak, ja bo wiem. To są ludzie, którzy naprawdę, no musisz wygrać na koniec. Ale wtedy były 2 seriale. Albo jeździłeś w Mistrzostwach Świata, albo w Mistrzostwach Europy. No, także ja uważam, że naprawdę to był wielki, wielki taki naprawdę wynik, to, że to Mistrzostwo Europy, naprawdę no, też no, 3 lata na to pracowaliśmy, zdobywaliśmy doświadczenie. Tak, no, wiesz, pamiętasz, no, jak spłonął samochód, no, jak byliśmy tak blisko, prawda, na Nürburgringu, no, też taki moment wielki, i Krzysztof, trudny. I widzisz, i właśnie to zwycięstwo w tym plebiscycie, to co powiedziałeś, że rajdy osiągnęły ten poziom sportu narodowego, prawda, tej dyscypliny, którą naprawdę bardzo dużo oglądało. Kontrakty reklamowe, no, wszystko się otworzyło. My byliśmy nagle królami życia. Prawda? Proszę bardzo, ten samochód. Był, ja nie byłem. Ja byłem Giermkiem. No. I słuchajcie. Zawsze i teraz, Giermek ma lepiej. Teraz, bo pan wychodzi, świeci oczami, a Giermek robi. A Giermek robi to, co chce. I teraz żyje, jeżeli w ogóle tak uznawać. Krzysztof, ty byłeś, Maciuś, tym symbolem tego szczęścia. Ci ludzie to wokół prawda. Ciebie, te twoje opowieści, pamiętasz? No, Januszek dziewczyn w koło Wiślaczka. Tylko słońce, plaża. Tak,
Tak, tylko słońce, plaża i ten Wiśla, który opowiada te historie cudowne. No przecież to były piękne czasy, no, Maciuś. Ale słuchaj, właśnie wtedy za to wygranie tego plebiscytu dostaliśmy, bo razem dostaliśmy tą nagrodę, bardzo fajne auto. I ponieważ ja miałem tylko Syrenę Bosto wtedy, to Krzysztof mówi, a Krzysztof miał Subaru GT, prawda, 555, Bilstein Stoss Dämpfer, Techstar Bremsbeläge i tak dalej, i tak dalej. No, to Maciuś, Maciuś, były klocki, Maciuś, nie tak stary, słuchaj, nie przesadzę. Dobra, no to, wiesz, tak się mówi, to się takie nalepki jeździły, słuchaj, przez lata na tych samochodach. No to za twoich czasów samochód już było lepiej. No, ale niewiele. Tak. No, i słuchaj, i normalnie Krzysiek mówi, Maciuś, samochód dla ciebie, rozliczymy się, i dał mi tą, słuchaj, ten samochód, który wygraliśmy jako nagroda, i połowę mu zwróciłem, także bardzo ci kochany dziękuję, bo się przesiadłem się z Syreny Bosto, wprawdzie z żalem, ale do bardzo ekskluzywnego, eleganckiego w roku 98 auta. Co to było za auto? Nieważne, no, nie możemy tutaj mówić, możemy? Dlaczego? Honda Civic 1.3 chyba, sedan, bardzo piękny czerwony samochód. Co? I było napisane... My wygrali na tym rajdzie to. Co ty, chłopie? No przecież... jeździliśmy, byliśmy łowcami nagród. Pamiętasz, myśmy ze 3 samochody wygrali, bo gdzie był rajd, że można było jechać po samochód, to się leciało i się go brało. No. Słuchajcie, pamiętaj, jak Jurek zrobił, że była Honda Mikra Civic, była, to byśmy dali Andrzeja Mamie ten samochód. No, ja wiem, a to z Jean-Markiem to wygrałeś. A pierwszy samochód, jaki wygraliśmy z Krzyśkiem, to słuchajcie, taka propozycja. To nie, to był rajd Prząśnicki w Łodzi, to był 93 rok, zima, listopad, przepraszam, późna jesień. I sobie, my prawie bez treningu to pojechaliśmy i tu mogę powiedzieć, samochodem. Że... Treningowym samochodem. Teraz, która babcią jest. Tak, i teraz, słuchajcie, mogę powiedzieć, że Krzysztof, sobie tutaj normalnie, jak mogę go utożsamić z Królem Sobieskim. Przyszedłem, veni, vidi, vici. Przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I rzeczywiście wygraliśmy pierwszy samochód, który od nas odkupił nasz kolega dla swojej żony, też małego Fiata w Łodzi, super. No, to było piękne. No i w ogóle tam było paru zawodników, którzy byli faworytami tego rajdu, a my byliśmy normalnie tak na zmarszu, tak TOS-y, odcinki specjalne opisywaliśmy tak naprawdę. Nie, no takim samochodzikiem, biegu, żeśmy jednym samochodem przyjechali. I naszą jechaliśmy, naprawdę. I otrenowaliśmy i objechaliśmy. I wszyscy byli tak zawiedzeni, że my ten rajd wygraliśmy. Wszyscy, tak mi było żal, poupijali się potem z nieszczęścia w czasie tego bankietu porajdowego. No było mi bardzo żal chłopaków, że mieli strasznego kaca. Ja wtedy nie umiałem pić, w ogóle nie piłem, pamiętam. W ogóle nie piłeś, no w ogóle. Tak. Ale, byłem Tomek, ale pierwszy numer, słuchajcie, normalnie, no nie, no Krzysztof, to muszę powiedzieć, no. Co? No, no tak. jak się zaniepokoił. Nie wiem, w którą stronę wejdziesz, no. Okay. Bo mój pierwszy raz to brzmi groźnie. Nie, no, nie wiem, o jakim pierwszym razie byś mówił. Słuchaj, Tomek, no, Krzyśka poznałem, no, jeszcze nie powiedziałem, kiedy go poznałem, tak wiesz, naprawdę pierwszy raz, ale sobie byliśmy razem w kadrze, bo ja byłem pilotem w załodze fabrycznej w FSM-ie, a załogi fabryczne FSO i FSM-u były w tak zwanej kadrze Polskiego Związku Motorowego, a Krzysztof jeszcze wtedy nie był w zespole fabrycznym, ale już był w kadrze, bo się dobrze zapowiadał, co zresztą potem udowodnił w najbliższych latach. No i słuchaj, i teraz tak, jest zgrupowanie kadry Polskiego Związku Motorowego. Karpacz, hotel Skalny. Ale nie będziesz nazwisk wymieniał. Nie, nie, całe nie. Szczęście. Szczęście. Jezu, bo ja tam byłem młody, no, gniewny, zobaczyłem, no, i zobaczyłem stado pijaków. No. Z wyjątkiem mnie. To było po prostu dla mnie, to było w ogóle, jaki to był sport? Kto to był? Nie. Ja tu marzenia, bieganie, ćwiczenia. Tak, a rano wychodzili tacy panowie, w którą stronę? Przecież my nie damy rady. To normalnie jak rano, dawni piłkarze. Rano była rozgrzewka, słuchaj, rozumiesz? No i wychodziłeś z tego hotelu i tam się biegło w kierunku Śnieżki kawałek i ci moi kumple, wiesz, mówili, niech ja złapę tego, niech ja dorwę tego liczyrzepę, tego króla karkonoszy, to ja go zabiję, ja go zabiję, że tutaj muszę po tych górach latać. Ale nieważne, wracamy. Tak zwany wieczór literacko-muzyczny, Tomek. Pięknie brzmi, pięknie się zaczyna. Czyli litur na stole i muzyka. Ale masz towarzystwo dobre, więc wiadomo, że i ssanie mocne, nie? No, tej wódki oczywiście zabrakło. Ja miałem... Maciuś, obłędną zabawę, no, bo młody, walisz po wódkę, jeździłem dobrymi samochodami tych zawodników, bo oni mieli bardzo porządne Mercedesy samochody. Mieli młody, super, walisz po wódkę. No, no to i właśnie wtedy i leciałem, no, wtedy gdzieś poznałem, na melinę. Poznałem tego Krzysztofa Chałowca pierwszy raz, jaki potrafi być użyteczny gość. Taki młody, ambitny, zdolny, a jaki użyteczny do tego. Bo ja nie piłem, bo wiedziałem, że będę lepszy. Po ja prostu, też nie, jak nie piłem, będę pił, ja degustowałem czasami. Tak, tylko degustowałeś, ty tylko degustowałeś. Czasami, no i to nie zawsze, bo ja byłem zawsze sprawny. Ja tam liczyrzepy nie chciałem zabijać i ducha karkonoszy. No. Panowie, wracamy na trasę i teraz moment prawdy. Pierwszy raz,
kiedy nerwy zjadły mnie przed ważnym OS-em. Christopher, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo mnie, ja nie mam nerwów, mnie w ogóle nic nie jadło. Nie nastąpił taki moment u mnie nigdy. Ja jestem gościem, który ma nerwy przed, który przeżywa, nie śpi, czasami... oczywiście teraz przy tych technikach, które mam, bo się bardzo wiele nauczyłem, nie ma czegoś takiego. Były takie momenty, Boże, co to będzie, raj, czy ja dam radę, czy potrafię. Ale ten moment, kiedy jest wtedy ręka, teraz światełka, nie ma. Jestem zawodowcem, po prostu jestem bezwzględną maszyną do zwyciężania. Tak jestem skonstruowany. I im gorzej, tym lepiej. Nawet jak będzie super ostatni odcinek specjalny, super ciężka rozgrywka, to ja wygram. Taką mam konstrukcję. I nie miałem nigdy czegoś takiego, że zżerało mnie. Wręcz odwrotnie. Napędzało mnie. Trema, stres napędza mnie do jeszcze lepszego działania. Ale przyznaję się, przed rajdem ten lęk taki, o Boże, co to będzie? Czy ten sprzęt zadziała? Czy mamy to? Czy mamy tamto? Jak gdyby cały czas, bo to jest rajd i pojechanie rajdu to jest wielkie przedsięwzięcie. Opony, logistyka, serwisy, ustawienie. To było mnóstwo różnych elementów, które się muszą zgrać na koniec. To jest naprawdę układanka niesamowita. I teraz ktoś, kto wydaje mu się, że wszystko jest gotowe, myli się. Zawsze jest ten taka niewiadoma. I tak jak przez lata, przez 10 Dakarów przejechałem z X-Raidem, gdzie boss nasz Sven Quandt mówił, panowie, wszystko mamy przygotowane na 100%, a i tak 20-30% to szczęście. A to mnie sprowadza do kolejnego pytania. Bardzo mądre. Pierwszy raz, kiedy zabrakło wam profesjonalizmu? Nie wiem. Wiesz, my jesteśmy niestety chyba takiej konstrukcji, że wypieramy takie wspomnienia. Tomek, jeżeli może to jeszcze na poprzednie pytanie. Pamiętasz, Maciuś, coś takiego? Nie, raczej nie. Profesjonalizm może na pewno. Na pewno. Poczekaj. No. Na przykład w Wiślaczku jechaliśmy na treningu w Bułgarii. Co było? Jeżeli przebiegł nam kot drogę, to wiadomo było, że jest nieszczęście. Zatrzymywaliśmy się zazwyczaj. Zatrzymywaliśmy się, czekaliśmy. Pamiętasz, na Antip zatrzymaliśmy się, zawodnik nasz na rajdzie, za nami pojechał, na następnym OS-ie leżał na dachu. Więc my wiemy, Krzysiek, że stój. Kot jak przebiegnie drogę, Krzysiek, jest kaszana. Nic nie stanę, bo ty mnie nie dasz powiedzieć. Stój, spokojnie, poczekaj. Jak tu pilnuję czasu, tu nie denerwuj. I Wiślak mówi, możesz, minął nas ktoś. I tak, jesteśmy w Bułgarii, z gór wracamy, no po prostu kozy i krowy tam tylko zostały. No i tak stoimy, mówię, spokojnie, Maciek, mamy czas, bo już skończyliśmy trening. Mówię, Maciuś, już po 15 minutach, Maciuś, znasz jakąś inną drogę? Maciuś w mapę przewertował. Bo nie było z półtorej godziny byśmy musieli dłużej jechać. No dobra, to czekamy. No i tak czekamy. Nikogo, żywego ducha. Mówię, Maciuś, to wiesz, co robimy? Przepchniemy samochód. My wysiadamy, no bo następny dzień to rajdówka, przepchniemy, ten samochód weźmie na siebie. No i tak żeśmy, cyk, tą linię przekroczył, wskoczyliśmy do tego auta, pojechaliśmy sobie dalej, zapomnieliśmy. Następnego dnia idziemy jeszcze gdzieś na chyba shakedown, jechaliśmy tym samochodem. No i tak idę. Treningową. Treningową, szybko jedziemy, naprawdę szybko. I w pewnym momencie asfalt się zapadł przez noc. Były czy cieki wodne. Wygarbiło się. Takie wygarbienie. No. I tym samochodem wylecieliśmy w powietrze. Bardzo wysoki skok i uderzyliśmy przodem. Cały ryj zagięty, wszystko auto skasowane. Podłużnice poszły do góry normalnie. Niesamowite. I to było nieprofesjonalne, że nie pamiętaliśmy o tym, że ten kot zaatakował nasz samochód. Samochód dostał niestety swoją porcję. No. A ja wracam do tego, Krzysztof, jak mówiłeś o tym swoim takim naprawdę tym profesjonalnym podejściu do tego sportu. To ja ci powiem, że ja właściwie to jestem takim trochę innym człowiekiem, który nie traktuje tego tak bardzo profesjonalnie, bo ja uważam, że te całe rajdy, cała ta rewia rajdowa, która trwa wiele, wiele lat, to tak, no, tak jak gdyby no, podczepiła się do mnie i była obok mnie. I ja rzeczywiście być może wykonywałem, bo tak zostałem odebrany przez ludzi, tą swoją pracę tego asystenta kierowcy no, na takim poziomie naprawdę przyzwoitym, ale ja siebie nigdy nie uważam za takiego gościa w pełni profesjonalnego, tak jak Krzysztof na przykład. Ja... Ty, nie, cwaniaczku. Nie, cwaniaczku. Przecież jesteś profesjonalny. No, nie, ja jestem nieprofesjonalnym pilotem, słuchaj, który wykonuje swoją robotę na poziomie takim przyzwoitym. No, ale pół świata się na
tobie wzorowało. No. Twoje notateczki przepisane, perfekcyjnie, podkreślone, każda linijka. Tak, jak to, patrzyłeś na te kwity Krzysztof, twoje, to wszyscy oczy kochany, otwierali. Ale to kaligrafia to wcale nie świadczy o zawodowstwie, o profesjonalizmie. Nie? Nie, nie. To świadczy o szukaniu przeze mnie przyjemności, Maciuś, na przykład w takim byliśmy relaksie, jak w ja przepisuję notatki. Miejscu, w odpowiednim czasie. No, to prawda. No, to prawda, to fakt. No. Na zakręcie lewy 2 minus był lewy 2 minus, a nie prawy 1. No, tak, jak się tak, zdarzało niektórym tak innym było. Pilotom. No to prawda. Kiedyś no, ale miałem pilota, nie będę wymieniał imienia nazwiska, Rosja, idę taki złożony. Rzeczywiście na takich wielkich dziurach tam coś za to lepało całym. Paluszek mu przeskoczył teraz po pewnym czasie. No i tak dochodzę do takiego szczytu, szczyt, dno, za szczytem lewy dno. Ale już dochodząc dużą prędkością na tym szczycie, widzę, że tam wszyscy hamują, bo po śladach też jesteś w stanie ocenić. No oczywiście sporo za późno zobaczyłem. Wylatuję w powietrze, a to opór i ludzie stoją, Rosjanie. Ale to Rosjanie przykucli, przelecieliśmy nad nimi, wylądowałem dużym Fiatem. Kółka niestety już zrobiły tak, no bo powiedziały dziękujemy ci, Momo. A mój pilot... Palec mi przeskoczył, tak. Że tych ludzi nie utłukliśmy, że się nie wydarzyło coś grubego. Także mówię, no niestety zdarzały się takie przygody z pilotami. U Maćka nigdy takiej przygody nie było. No, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, także jesteś profesjonalny. I koniec. Że rzeczywiście mogłem jak gdyby nie przeszkodzić ci w realizowaniu twoich marzeń, twojej walki. Czynną składową, no. Najważniejszą być może, że ten czas, w którym trzeba było w ten zakręt wjechać, był przez ciebie perfekcyjny. Podane, bo ludzie odbierają to jako informację, a to jest w pewnym czasie pewna informacja przepływa. Ty czułeś, czego ja potrzebuję, twoja melodia, bo to jest wielka sztuka. Dostajesz, to jest tak jak dobry lektor. Jak jest dobry lektor na filmie, nie słyszysz go. Jak jest dobry pilot, to nie potrzebujesz się wsłuchiwać, co tam będzie, tylko ta informacja wchodzi w tym momencie, co trzeba i jeszcze z tą cudowną taką swadą Maciusia do lewy 3+. Sukin syn, co? To jest po prostu mistrz. Mistrz tego takiego czucia, że ja tu rządzę, do lewy 3+, 200. O, nie. To jest takie, jak się rozpędzasz, 200. O, to jest takie 200 u Maciusia. Tak, może w sensie, no, może tak było. To mnie naprowadza na kolejne pytanie, a mianowicie pierwszy raz, kiedy spotkaliście na swojej drodze, sportowej drodze, najbardziej szaloną osobę. Kto to był i dlaczego? Właściwie, Tomek, szczerze mówiąc, to ja szalone osoby na swojej drodze naprawdę nie spotkałem, bo miałem kontakt swoim normalnie z takimi ludźmi bardzo normalnymi i mnie bardzo często pytają, Wiślak, ty jak ty robisz, że słuchaj, ty obracasz się, słuchaj, tylko wśród takich ludzi, którzy o tobie pozytywnie się wyrażają, nie mają nic do ciebie, że są w stosunku do ciebie tacy bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni. No bo wiesz, ktoś szalony to wiadomo, jest nieprzewidywalny. A ty masz takich ludzi, którzy są tacy właśnie, wiesz, no bardzo, bardzo pozytywni. Ja mówię, słuchajcie, bo ja wokół siebie tylko gromadzę właściwych ludzi. Do mnie frędzle i chujiny nie mają dostępu. No to ja o tym szaleństwie, raczej pozytywnym szaleństwie, nawiążę tutaj do Colina, bo mieliśmy okazję jeździć w ProDrive razem wtedy. Colin był wtedy kierowcą zespołu fabrycznego, my byliśmy w tym zespole All-Stars. Colin McRae. Colin McRae, tak. No, no niestety zginął trochę jak szaleniec, no bo jednak to, co już nie powinien latać helikopterem, bo już nie miał odległości, nie oceniał, nie przeszedł badań, a jednak wyleciał tym helikopterem, uderzył o ziemię. No, można by powiedzieć, że zginął jak szaleniec, chociaż nie wolno takiej oceny robić, bo nikt z nas do końca nie wie, jak to było naprawdę. Ale Colin był zawsze tym gościem, który z tym takim uśmiechem, z tym trudnym dla nas do zrozumienia jego angielskim, no bo on no taki był mocno szkocki, nie? Taki był, miał to coś, co strasznie cenię. Miał to pozytywne szaleństwo, że jak wchodził w zakręt, to mimo, że wyglądało, że nie ma szans na wejście, on wierzył, że tam jest ta kreseczka, ta linia. To uwielbiam to. To jest coś, o czym każdy kierowca marzy, żeby mieć ten znacznik tego szaleństwa, ale pozytywnego, że on potrafił ten zakręt przejechać, mimo że nikt sobie nawet nie wyobrażał, że jest to możliwe. Prawda? I dla mnie to był wyjątkowy człowiek. No pamiętasz, jak byliśmy w Monte Carlo, Jak na koniec było zakończenie sezonu, wszyscy razem spaliśmy wreszcie w tym słynnym hotelu. Degresco. Tak, w takim hotelu tam z pierwszej piątki świata. I była bitwa na dwie butelki piwa puste.
kto dalej postawi, podpierając się linia tylko tymi butelkami, kto ją dalej postawi. No i oczywiście Colin, Nicky Grist, bardzo sprawni ludzie. Ja dopiero później zrozumiałem, jak trzeba być fizycznie sprawnym. No bo co, przecież siedzimy, rajdowcy jesteśmy, ja tam oczywiście coś tam, ja ogólnie jestem sprawny, ale wtedy dopiero zrozumiałem, co to są mięśnie, które są tu korowe. I Paul Turner mówi, Krzysztof, weź, ty jesteś najdłuższy, to wiadomo, że najdalej postawisz. No ja na tych buteleczkach idę, podpieram się, ale tej rączuni zabrakło. Wsiadł wtedy Colin, wziął te butelki. Oczywiście to jest taka zabawa mocno angielska, bo ta buteleczka w każdej chwili może pęknąć, więc musisz ją delikatnie stawiać, bo jak pęknie, no to troszkę rączka nie będzie działała przez jakiś czas, no bo się tam te szkiełka wbiją. No w każdym razie, pamiętasz, ten Colin oparł się i jeszcze na koniec tym paluszkiem tak cyk, cyk. Jaka to siła, jaka finezja. No pokochałem go. No, dla mnie Colin był zawsze kimś wyjątkowym, wspaniałym. Mimo, że moim idolem jest Juha Kankunen, to jest człowiek, który właśnie z tym takim jakimś wewnętrznym spokojem. Spokój, to jest to coś, co patrzysz tak, samochód frunie, a w środku jego pilot, nie? Repo. Easy left, medium right. A tam w środku Makinen siedzi sobie tak. No po prostu wyglądało to jak cyrk straceńców. Z zewnątrz frunie ten samochód, ten mikroruchy robi, a tamten coś mu dyktuje. W ogóle dwóch takich no, śmiesznych gości, cudowne. No, te rajdy zbierają takich niesamowitych ludzi, tak różne indywidualności, gdzie przecież znam się dobrze z Carlosem Sainzem, który ma kompletnie inną filozofię. To jest wszystko ba, 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 ten pilot przecież, który wykrzykiwał. No, jak maszyna. Jak maszyna. A ilość ruchów, które wykonywał Carlos kierownicą, to przecież normalny człowiek by nie dał rady fizycznie tego zrobić. A mimo wszystko to działało i na koniec pół sekundy różniły się czasy między gościem, który prawie nie kręcił kierownicą, a gościem, który wywijał na wszystkie strony. Także to był piękny świat. Przeżyliśmy wielką przygodę, Macie. Jak to przeżyliśmy? Tomek, my cały czas przeżywamy tą przygodę, bo nawet ja uważam, Krzysztof, że patrz, nawet no, wspomnienia o jakichś takich naszych bardzo ciekawych, bardzo ekstremalnych sytuacjach. Zawsze do przodu. Nie, to też są fajne, jakby to też to... Wspomnienia mają wagę pewną, bo to przeżyliśmy, to nas ukształtowało, to nas zmieniło, to spowodowało, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Prawda taka jest. Ale na koniec zawsze możemy, Maciek, powiedzieć, że życie jest piękne. To piękne, co mówicie. Ja to Krzysztof, cieszę się, że w ogóle jeszcze żyję, że mogę wstać i usiąść. Krzysztof, znam moją filozofię. Jest dowodem na istnienie Boga. Zawsze to piękne mówię. Powiedzenie. Gość normalnie, w ogóle dziwił się, że ja, starowinka, no jestem od niego dużo, dużo starszy. Słuchaj, jestem w stanie znieść wszystkie jakieś takie dyskomforty, te wszystkie niewygody, te wszystkie obciążenia. Ile lat temu jechaliśmy rajd Polski? 2 lata temu? No 3 lata temu. Zerową. No wsiada starszy pan. No, tak jaki się... starszy pan? Ja jestem już starszym panem. No to już nie będę ciebie nazywał. Jak ty? No. Siada starszy pan obok mnie. Ja też jestem starszym panem, no bo we dwóch to tam już by 4 załogi się zmieściły. Nie wiekowo teraz. I my jedziemy. I nagle słyszę, no po prostu zawodową komendę. Jedna po drugiej, wszystko. Myśmy nie jechali wcale wolno. Bo my musieliśmy jechać szybko, bo my jechaliśmy 5 minut przed pierwszą załogą. Strasznie było miłe, jak Sebastian Lew wtedy, że nam jechał, podszedł i pierwsza mówi, załoga, pierwszy raz w życiu mam prawdziwą kreskę. Kreskę, czyli że załoga zerowa wybrany robi shooter, te miejsce, gdzie trzeba. Punkty hamowań, odpowiedni tor jazdy. I oczywiście, że to było dla nas gdzieś tam już zabawa w pewnym sensie, ale zabawa, jak siada, jak zaczynamy prać, to robimy to normalnie. No. I ten Maciek w tej zabawa. Koncentracji chyba przyjarał się przez fura. Pamiętasz, jak się paliła fura? No, przypaliła nam się bryka. Co mam robić? A tu już mu płomienie wychodzą. Mówię, wytrzymaj. Jeszcze mamy kawałek do jeziora. Dociągnęliśmy do jeziora. Żal mi było wjechać, bo mówię, po silniku będzie, bo bym wjechał do jeziora. No więc zaczęliśmy gasić, nie? Zatrzymaliśmy się na brzegu. Na brzegu i znalazłem starą oponę i tam ją pyk i zalewam. A taki gość przyleciał. Pamiętasz, jak się wydarłeś na niego? Ty mi tam już nie będę używał epitetu. Bo w czym mam pomóc, panowie, nie? Przybiegł. Po gaśnicę ty tam, no taki inny, no bo Maciuś w emocjach też potrafi coś powiedzieć. No, konkretnego. Konkretnie. Panowie, dzień, w którym usłyszałem zdanie, które być może zmieniło moją sportową karierę albo nawet całe życie. Byłem bardzo małym chłopcem i miałem taką, chyba to teraz z perspektywy patrzę, wielką szansę na poznawanie świata, bo tata kazał mi odrabiać lekcje, coś tam odrabiałem, ja udawałem. Oczywiście później szliśmy razem na spacer i opowiadał mi o życiu.
I tak chodziliśmy dosyć szybkim krokiem i różne sentencje na temat świata mi opowiadał, że masz być porządny, że pamiętaj, że nawet jak jesteś zły, to musisz o tym wiedzieć. No, no, nie będę opowiadał tego wszystkiego, co dostałem. Ładował, załadowywał tą moją pamięć główną, ale pamiętam, że powiedział takie stwierdzenie, z którym się kompletnie na początku nie zgadzałem. Sentencja dla mnie naprawdę ważna. Nie sztuką jest wygrywać, sztuką jest przegrywać. I pamiętam, jak tato, przegrać to każdy frajer umie. Zobacz, no przecież zwalniam nogę z gazu i przegrałem. Tato, co to jest? Zwycięstwo się liczy. Liczy się tylko zwycięstwo, bo to jest moje takie hasło, które mam na co dzień. Liczy się tylko zwycięstwo. Ale rzeczywiście, tą największą sztuką jest przegrać. Umieć przegrać i wrócić na swoje miejsce. I zagrać jeszcze raz, nie? Pięknie, bo Maciuś powiem. Miał te hasło. Nie za toś, synku, żeś grał, tylko żeś się odgrywał. Czyli nigdy nie pozwalał, że odrabiamy straty. Bo ja tam chciałem, mówię, Maciek, teraz musimy. Nie, za to ojciec bił syna. Tomek, piękne powiedzenie. Tak. Za co ojciec bił syna? Nie za to, że grał w karty, tylko za to, że się odgrywał. I to jest nawet piękne, i te sentencje, pasuje Krzysztof do tego sportu. I te sentencje we mnie brzmią. One jak gdyby cały czas gdzieś te podświadomości, te rzeczy, tą porządność, którą ojciec chciał we mnie wmontować, chciał stworzyć, żebym był po prostu porządny. Synu, bądź tylko porządnym człowiekiem. Cała reszta to jest zupełnie, to jest składowa różnych możliwości, szans, chwil, które będziesz przeżywał, bo będziesz miał i słabości, będziesz miał momenty, kiedy będziesz źle robił, ale musisz o tym wiedzieć, żeby to później naprawić. I to było dla mnie taką sentencją, którą do tej pory wspominam. Te rzeczy, które ojciec mi przekazał, to był dla mnie najważniejszy człowiek, no, który stworzył mnie, który spowodował, że te życie pojmowałem, bo też był ukochany, dla niego był sport. W każdej chwili rywalizował, w każdej chwili chciał zwyciężyć. To było naturalne i myślę, że ta sentencja naprawdę z perspektywy mojej długiej kariery sportowej ma ogromne znaczenie. Że nie sztuką jest wygrywać, sztuką jest przegrywać. Bardzo dobre, to jest rzeczywiście, Krzysztof, super powiedziane. No, ja, Tomek, ponieważ pochodzę z takiego domu z tradycjami, słuchaj, takimi rodzinnymi, gdzie byłem tak przyzwoicie wychowywany, także, a że byłem dobrym materiałem do wychowania, czyli byłem niekłopotliwym dzieckiem, co mi do dzisiaj zostało, jestem dorosłym, starszym człowiekiem, też niekłopotliwym, to właściwie ja nie musiałem sobie być jakoś tak, wiesz, kierunkowany przez moich dziadków, moich rodziców, tylko normalnie, jak gdyby tak, poddawałem się w taki naturalny, normalny nurt wychowywania przez taką przyzwoitą rodzinę skierniewicką. I teraz wyobraź sobie, że tak, jeżeli chodzi właśnie o zmianę mojego w ogóle takiego, no, nie, może nie stylu życia, tylko w ogóle o umiejscowienie mnie w tym właśnie życiu, w którym się znalazłem później, parę lat później, to było coś niesamowitego. To był trzeci rok moich studiów, miałem 20,5 roku wtedy. Drugi semestr trzeciego roku to jest praktyka. I słuchaj, jesteśmy na praktyce w takim zakładzie szklarniowym, szklarniowy zakład doświadczalny pod Grójcem, jako grupa studentów, bo praktyki, wiadomo, były grupami, grupa pierwsza i tak dalej. I ja wchodzę, początek marca, pierwsze, bo w marcu zaczyna się, sesja się kończyła i zaczynała się praktyka. I teraz, Krzysztof, naprawdę, to też jest moje piękne jakieś takie wrażenie, no, które mnie potem pociągnęło właśnie, jak gdyby wciągnęło mnie właśnie w rajdy. To jest niewiarygodne. Jest jedno z zasad, drugie od lasa. Ale patrz, wchodzę do szklarni. Pierwszy, tam drugi, trzeci marzec, poniedziałek i sobie rano, 7 godzina rano, więc taki w nocy przymrozek, kilka stopni poniżej zera. W szklarni masz, słuchaj, normalnie na tych szybach piękną tą rzeźbę tego mrozu, tego szronu. Tak. Teraz schodzi to słońce, rozumiesz? I wchodzę i sobie normalnie widzę całe widmo słoneczne. Wszystkie te kolory tęczy, które się rozszczepiają, słuchaj, tutaj nad tym zaganami goździków. Tworzył się pryzmat. A tutaj widzę, tak, dokładnie. A tutaj sobie normalnie widzę te łany kwitnących goździków. Bo to początek marca. Wszyscy sterowali to kwitnienie na Kazimierza, Heleny, Dzień Kobiet, Krystyny, Bożeny, Józefa. Bo wiesz, Krzysztof, że przecież można sterować tym kwitnieniem kwiatów. Można na odpowiedni przyhamować, okres. Przyspieszyć. Tak, dokładnie. Na odpowiedni okres dużego popytu na kwiaty można te kwiaty tak prowadzić. Rozumiesz? To zresztą robiłem potem z różami, jak jeździliśmy już rajdy. Co Borowczyk napisał, Andrzej Borowczyk, nasz rzecznik prasowy, napisał, że u Wiślaka róże kwitną według kalendarza rajdowego. No, ale wracamy do tego. I słuchajcie, jak ja zobaczyłem sobie tą szklarnię, to wnętrze tej szklarni z tymi pięknymi zagonami tych kwiatów, słuchajcie, i
te rozszczepione przez ten pryzmat tych kryształków lodu, to widmo słoneczne, to mnie Boże jedyny, jak ja bym coś takiego chciał mieć. Jak ja bym sobie chciał mieć taką szklarnię, żebym ja mógł coś takiego jeszcze kiedyś tam w życiu zobaczyć. I dlatego śpiewałeś tą piosenkę ciągle. Ale którą? Bo ja parę i śpiewam. Pobuduję sobie szklarnię, szklarnię albo dwie. Tak. Bo ja nie lubię żyć ofiarnie. Ale to już ten moment, no, kiedy Maciuś był, jak to, w tym stanie, jak to nazywasz? Poczekaj, takim... Nie, ja nigdy nie byłem w stanie, chwileczkę. Nie, nie, no, takim stanie właśnie tego takiego, tej radości, takiej porajdowej, takiego poczucia zwycięstwa. Tomek, ja zawsze jestem radosny. Słuchaj, i teraz tak, rozumiecie, panowie, teraz tak, jak ja, ale zobaczcie, potem po studiach... jaka to jest artystyczna dusza, co? Jakich pięknych rzeczach mówi. Naprawdę, Maciuś, ty masz piękno tej duszy. Skromny ogrodnik ze Skierniewic, słuchajcie, wieloletni wychowany Krzysztofa Hołowczyca, bo on też mnie wychowywał, wprawdzie no niezbyt pozytywnie, ale sukcesem moim jest to, że nie udało się Krzysztofowi mnie sprowadzić z jedynie słusznej drogi cnoty. Ale wracamy do tego. Skończyłem studia i zacząłem realizować to swoje marzenie. Rodzice pomogli mi, wybudowałem jedno szklarnię i przez to poznałem swojego gościa, który mnie zetknął z rajdami. Popatrz, od marzenia, słuchaj, normalnie przed paru laty, w czasie studiów, potem do wejścia w rajdy. Popatrz, w skrócie. Widzisz? No. Panowie, chłopaki, ostatnia kwestia. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, już teraz to możecie... Nie, oto trzymaj rurę. To nie dla Krzysztofa, on lubi zakręty. No, on lubi zakręty. Dzień, który chciałbym przeżyć jeszcze raz. No, kombinuj. A czy szczerze? Ja go ciągle przeżywam. No. Ja mam ten dzień. Ja kocham życie. Ja uważam, że każdy kolejny dzień, kiedy mogę rano wstać i mam coś do zrobienia. Dla mnie esencją życia jest potrzeba jakiegoś wyzwania. Kiedy nie będę produkował adrenaliny, kiedy nie będę miał wyzwania, walki, to znaczy, że mnie nie ma. To znaczy, że nie żyję. To jest taka konstrukcja, która mnie trzyma przy życiu. Muszę rywalizować, muszę mieć poczucie zaraz. Są, nawet jak najdrobniejsze, mam zawody. Będę się ścigał, będę jeszcze walczył. Niesamowity gość. Taka konstrukcja. Niesamowity Krzysztofer. Byłem teraz na dużej imprezie w Dubaju. Rzeczywiście pracowaliśmy do ostatniej chwili, no bo tam i pustynia, jeździliśmy na pustyni takimi kanamami do godziny tam 14 na tej pustyni, wcześniej też kartingami. No i wsiadłem w ten samolot, wylądowałem bardzo późno w Warszawie, a następnego dnia rano zaczynał się rajd. No, przyjechałem w nocy, 3 godziny spania i tak powiedziałem tym ludziom, tym Dubaju, z którymi byłem, tak, w Drawsku, 500 kilometrów. Tak, i powiedziałem tym ludziom, muszę jeszcze rajd wygrać, pojechać i wygrać rajd. Co brzmiało, no delikatnie mówiąc, niegrzecznie. Ale jak gdyby ja mam taką konstrukcję. Przyjechałem, mój pilot miał wszystko przygotowane. Nie wiedziałem, gdzie jechać. Mówi, w lewo, w prawo, tu że rozgrzej, tu jest odcinek, koniec. Stoję na starcie tego odcinka, zaraz, gdzie ja jestem? Aha, Drawsko, bo niewyspany, nieprzytomny w kombinezonie. Nieskromnie mówiąc, wygraliśmy ten rajd. I to jest mój napęd, moje życie, moja esencja. Jeżeli mam coś do zrobienia, to żyję. Super, Krzysztofer, naprawdę. Ty jesteś takim typowym, idealnym wzorcem takiego właśnie człowieka, aktywnego człowieka, bojownika. Człowieka, który w ogóle nie znosi wokół siebie jakiejś nostalgii, nudy, stagnacji. Czyli naprawdę wzorzec godny absolutnie naśladowania. Konstrukcja, Maciuś, taka biedna konstrukcja. No wiesz, dlaczego to powiedziałem? Tak już jestem. Bo, słuchaj, Tomek, bo bardzo ważna jest jakaś taka motywacja, bardzo ważny jest ten sensowny cel każdego dnia, każdego ranka. I ten Krzysiek to ma. I właśnie to moglibyśmy nawet jako takie pewnego rodzaju resume naszego tego dzisiejszego spotkania tutaj dedykować wszystkim naszym widzom, gościom naszego programu, żeby właśnie rzeczywiście starali się każdego dnia rano znaleźć jakiś taki, wiesz, nawet mały cel, który będzie dla nich taką lokomotywą tego działania, lokomotywą dnia. A ja właściwie mogę powiedzieć w odpowiedzi już tak stricte na twoje pytanie, Tomek, że dla mnie to każdy dzień z tych 78 lat, które przeżyłem, no, z tych 78 król, lat... Król życia, nasz Maciuś, zabrać przykład. To jest naprawdę dniem, który zawsze chciałbym i jak najdłużej powtarzać. I żebym miał cały czas taki kontakt właśnie z wami wszystkimi, jaki mam dotychczas. Bo popatrz, rzeczywiście jestem osobą starą. Tutaj nie bawmy się w żadne dusery i komplementy. Jestem człowiekiem starym, ale
człowiekiem, który ma cały czas kontakt z tak młodymi ludźmi. Tylko kalendarz. Ja jesteś w pełni życia. Krzysztof, ale jesteś człowiekiem, kochany, który kocha życie. Dziękuję. Każdą chwilę. Dziękuję. Ta pozytywność twoja. Dziękuję, że tak mówisz. Tak wszystkich nas napędzasz. Spotykamy się z Wiślakiem i wszyscy dostają energii. No wszyscy jak gdyby no dobra. Pomarudzi, więc oczywiście. Swoje opowieści wywali, ale to, jakie co opowieści? Z ciebie bije. Odpowiadam na pytania. No, mówisz, kurna, wiele razy. Ale, no, nie, ale jesteś razy, tym nie. kimś, profesor, kto powoduje tą chęć do życia. Ale zarazem biznes informacji. Ja nie nudzę. Ja, jeżeli mam coś do powiedzenia, to powiem. No czasami może trochę ze szczegółami, precyzyjnie, punkt po punkcie. Wszyscy czekają, puentę zajebali. Krzysztof, Tomek, bo ja bardzo poważnie sobie traktuję moich tak zwanych interlokutorów, jak to mówią w kręgach, zbliżonych do kręgów. Ja szanuję poważnie moich rozmówców. Ja słucham. Patrz, nawet Krzysztofa słucham, widziałeś? No, a właśnie... No, ja zawsze słucham, całe życie, a Maćka słucham. Wiele osób nie może słuchać. No. Zwłaszcza córki i żona już nie mogą go słuchać, rozumiesz? No, a ja mogę, no. Także słuchajcie, naprawdę, ja bym tutaj ten mój sposób i styl życia, który właśnie, no, w którym każdy dzień był właśnie bardzo ważnym, dedykował wszystkim, żeby tak właśnie podeszli do tego życia, żeby cały czas emanowali normalnością, pogodą ducha i optymizmem. Nie, żeby nie martwili się tym, że przekwitło, a żeby cieszyli się, jak ogrodnik to mówię, a żeby cieszyli się z tego, że zaraz następne rozkwitnie. Żeby te życie przeżywać, żeby można było sobie na koniec powiedzieć, że życie jest piękne. Kocham to stwierdzenie, bo ono jest wyjątkowe. I dokładnie dzięki temu, że możemy je przeżywać, bo zawsze tata mówił, pamiętaj synu, jesteś Hołowczyc, masz być kimś, masz trzy herby, jesteś kimś, a ja wiedziałem, że tato, to już było, minęło, to jest nieważne. Ja chcę przeżyć kolejny dzień, chcę to poczuć, chcę być w tych miejscach, w których inni nie byli, chcę zwyciężyć ze samym sobą, bo to jest najcięższe zwycięstwo, najtrudniejsze. Ja, idąc do szkoły, ścigając się z autobusem, bo wyznaczałem do tego słupa, kto pierwszy, nie mogąc zwyciężyć, rzucałem teczkę, bo moja teczka była szybsza od tego autobusu. Już się ścigałem. Super, no. Super, genialny gość. A ja, słuchaj, jeszcze, Krzysztof, jeszcze chciałbym takie moje marzenie tutaj na zakończenie tego naszego spotkania, bo to chyba tak zbliżamy się do końca, Tomek, tak? Po trochu? No, no to czy masz jakieś pytania? To chciałbym naprawdę, Sejno, żeby nadal miał taką życzliwość ze strony takich młodych ludzi jak wy, słuchaj, i żebym miał nadal z wami taką relację, żebyśmy w każdej sytuacji na wiele tematów mogli sobie naprawdę jakoś tak bardzo sensownie, pogodnie pogadać. Jaki no, to jest moje marzenie. Ślak pogrzeb. Ja pierdziele, czujesz to? No. To jest po prostu kosmos, no, nie? Będziemy szli. Słuchajcie. I ja nie wiem, co to będzie za muzyka. Nie wiadomo, czy nie będę przed tobą, bo znając ciebie, to po prostu ty idziesz, po prostu w ogóle zobacz, gość się rozgrzał. Ja on jest po rozgrzewce. Normalnie zrobił początek, idziemy dalej. Tomek, teraz dopiero ja na zawody. Twórcą takiego powiedzenia, że Hołek będzie żył wiecznie. Ja to powiedziałem. Ja powiedziałem, że Krzysiek Hołowczyc żyje i będzie żył wiecznie. Bym cię w rękę pocałował, mój przyjacielu. Będzie żył wiecznie, naprawdę. Chłopaki, to jest bardzo ładna puenta naszego dzisiejszego spotkania i w zasadzie tutaj powinniśmy postawić kropkę i wyciszyć obraz razem z dźwiękiem. Ale jako, że chciałbym zamknąć klamrą pewną to nasze spotkanie, a zacząłem od tego, który z was lepiej, który z was więcej mówi, który z was więcej słucha, myślę, że jest idealny remis, to zapytam was na koniec tak. Czy mieliście kiedykolwiek ciche dni w tym waszym związku? No absolutnie nie, Tomek, naprawdę. Ja wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale jeszcze raz powtarzam. My tutaj nie spotkaliśmy się po to, żeby sobie prawić, jak to się mówi, komplementy czy tak. dusery, żeby sobie schłodzić. Nie, nie. My jesteśmy ludźmi, obydwaj, którzy zrobili kawał piekielnie ciężkiej roboty. Tak. Wykonali, Tomek, taką robotę, że nasi widzowie nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, co my to razem prawda. Przeszliśmy, co my razem zrobiliśmy. Kurzu, znoju, w bólu. Coś niesamowitego. W sytuacjach no. krytycznych, kiedy głodni, spragnieni, w opisie, nie mogliśmy siku zrobić. Wywalają poduszki, no. a Wiślak tak nie zauważył. Mówi, Kamil!
kamień jakiś zrzucili, zobacz, szyby wybite. Ja mówię, poduchy wywaliło, zobacz, jakie mam palce poparzone, no bo też były takie starodawne, polewałeś mi wodą. Zerwaliśmy te wory, obciąłem nożem, no bo trzeba było jechać dalej. Ale kto się nad tym zastanawiał? To teraz... takich chwil to jest w ogóle takiego przygrywka. No teraz Tomek, takie było sobie, nasze życie. Wyobraź sobie, jak mogło być jakieś dysonanse, jakieś dźwięki, jakieś ciche dni, jak to tutaj w tym pytaniu wyraziłeś, między ludźmi, którzy ze sobą tak się zżyli i którzy ze sobą tyle przeszli i tak te niesamowite losy ich scementowały. No, życzymy powiedz, wszystkim małżeństwom takiego związku, jak my mieliśmy z Maćkiem. To jest coś niesamowitego. No, nie było żadnych cichych dni. Nie zawsze było. Pogodna relacja, pogodne nastawienie, pozytywne nastawienie, chęć do roboty, chęć do pracy. Widzisz? Bywały momenty, że mordę darłem, ale ty potrafisz. Nie. Dlaczego? Czy coś? Nie, do mnie ale to, potrafiłeś, to nie na mnie. Ale nie Maciek miał takie coś, że koił to wszystko, że jak gdyby wiedział, że jest cel ważniejszy niż jakaś scysja. Ja byłem ten gość. Nie. Muszę na się przyznać. Na mnie mordy nie, Krzysztof, to nie, to mnie z kimś mylisz. Tomek nie dar mordy, tylko czasami. Na pewno. To może mi się wydawało. Na pewno, rozumiesz. Ty mówię tutaj na tym rozwidleniu w lewo. Na pewno? No więc tutaj normalnie wybija ciebie jak gdyby z tego twojego skupienia, z tej twojej drogi działania, ja której nie masz dla pilotów, nie masz pobocza, pilotów, nie masz pobocza, nie masz, to o czym mówiłem tutaj wiesz wcześniej, nie masz marginesu na błąd, więc ja wiem co mówię, a ten na pewno, więc oczywiście... A może nie? Zasiewa nutkę jakiejś takiej niepewności. To jest fatalne. To jest fatalne, no ale mam nadzieję, że z tego, wyjdzie. Także sobie nigdy nie dał mordy. Wykończyłem pilota Andy Schulza. Pilota z Mistrza Świata. Bo dostałem informację, nic cię nie interesuje, tylko trzymaj gaz. No więc dla dobrego pilota musisz dać tą szansę, jak jest rozwidlenie jakieś, gdzie jechać. A ja wiedziałem, że jedno, że moją datę obserwują, trzymałem gaz do dechy. Po tym rajdzie Andy Schulz powiedział, kończę karierę, nie dam rady. To jest ponad moje siły, no bo Niemiec, który zawsze wie lepiej, no bo to był Niemiec, nie mógł tego przeżyć, że on się myli. No bo któregoś razu, nawet jednego dnia, to pamiętam, że inżynierowie, wlejcie im tam 100 litrów więcej, bo oni za granicę pojadą. No. Bo jak po pustyni jedziesz, to możesz do innego kraju wjechać. No, ale Tomek, jeszcze... Ja go wykańczałem, ja byłem niedobry. Ja bym zawsze niedobry. Mnie nie wykończył nigdy, słuchaj. Także nawet jeszcze, patrz, mimo tych lat jeszcze mogę wstać i usiąść, wyjść do rajdowego samochodu. Jak ty nawet jesteś niezniszczalny, przecież nie ma problemu. Także nie dar mordy na mnie nigdy, ale dar mordę, co może już o tym złe określenie. Ja, dar, w moim nie, ale znaczeniu byłem niegrzeczny do ciebie. Nie, może czasami byłeś, były czasami oznaki zniecierpliwienia, tak bym powiedział. Ale mnie było zawsze bardzo przykro, już o tym tutaj też wspomniałem wcześniej w naszej rozmowie, że sobie mnie bardzo było przykro, że ten Krzysiek sobie naprawdę od tych mechaników, od tych ludzi przy zespole, co się kręcili, jakoś tak naprawdę trochę za dużo czasami wymagał i no, zbyt jakaś taka wielkiej pedanterii, rozumiesz? Ja mówię, tak go staram się stonować, ukoić. Ja jestem bardzo że żebyś Carlosa zobaczył, Krzysztof, co Carlos robi z mechanikami. Dobra, no słuchaj, ja mówię tak, Krzysztof, spokojnie, wyluzuj, no nie wymagaj od nich tego, gdybyś... Tak, szedłeś z nimi na piwo i oni byli jeszcze wolniejsi. Gdyby oni, słuchaj, naprawdę, no, byli tacy, jak ty sobie wyobrażasz, jak ty na nich wymuszasz, to oni by byli w Sejmie, oni by byli posłami, ministrami, widzisz, no. Tak by było. Tak aż mówię. Tak źle? No, a tak było. No, sobie, oni by byli posłami, ministrami, sobie, gdyby normalnie robili tak, jak ty chciałeś. No bo są pewne rzeczy, których nie przeskoczysz. No, nieraz czasowo, nie na żadnej. Musisz tam 5 razy uderzyć młotkiem, a ty chciałeś, żeby raz uderzył i płytę wyprostował, którą zgiąłeś. No, lotem na przykład. No, ta Bułgaria niesamowita, koszący. Jezus Maria, o tym Chołek wspomniał, ja nie zapomnę. Mówię, słuchaj, mówię, baranie jeden, przecież po co? Przecież my normalnie jedziemy. Przecież ty sobie normalnie tutaj widziałeś, że to wygarbienie, bo już wczoraj ono było. No. Przedwczoraj już było. No. Boże, a ten bił rekord. Cały czas. 120. 10 metrów pojechaliśmy. Następnego dnia 130. Oj, tam już wchodzi szczegóły. 15 metrów. Któregoś dnia? 20 metrów. Patrz, już 20 metrów zrobiliśmy. A czwartego dnia. No nie wyszło. No, czasem wychodzi inaczej. No, troszkę wiesz, jak jest. Nie, super, ale naprawdę no, rewelacyjne wspomnienia. Wszystko kawał pamiętam. Pięknego życia. Wszystko pamiętam. Kawał pięknego. Chciałbym państwu powiedzieć, że oni tak mogą godzinami. Gośćmi mojego pierwszego razu byli Maciej Wisławski, pozwolisz Krzysztof, że teraz odwrócę. Maciej Wisławski,
moja Krzysztof satysfakcja. Chronologicznie. Wielka przyjemność. Chronologicznie. Ja byłem pierwszym gościem, potem był Krzysztof. Tak jest. Bo generalnie, drodzy Państwo, Tomku, to tutaj Krzysztofowi jako no, gościowi, który w ogóle prowadzi cały zespół. Jest dyrygentem tego zespołu rajdowego. To naprawdę należy się rzeczywiście absolutna jakaś taka właśnie, wiesz, no, ta palma pierwszeństwa. Tak. Słuchaj, właśnie to palma, stawianie spokój, jego na pierwszym, na pierwszym miejscu. Byśmy nie byli. A ja jestem, byśmy nie żyli, byśmy nie funkcjonowali. Jestem asystentem, który starał się rzeczywiście tą swoją pracę. Na koniec pracę decyduje, w którą stronę jedziemy. Wykonywać taki naprawdę w taki sposób, żeby ten gość, ten wielkiej klasy sportowiec, ten wielkiej klasy kierowca rajdowy, uważam, że naprawdę jeden z najlepszych kierowców w ogóle stulecia w Polsce, żeby mógł realizować swoje jakieś wizje, swoje marzenia, swoje ambicje sportowe, żeby mógł walczyć o najwyższe lokaty, co mu się zazwyczaj na szczęście nie udawało. Nie powiedziałem nie ostatniego udawało słowa jeszcze. Tylko to zaraz pamiętajcie, powiem, tylko o rzeczywiście to było wszystko bardzo ciężko wypracowane, wszystko było skalkulowane, to sobie nieraz do kilku milimetrów przy prędkościach, przy dynamice ponad 100 km na godzinę między drzewami, między schodkami domów, między ścianami, między płotami, między barierami, nad jakimiś, słuchajcie, normalnie głębokimi przepaściami. Czasem jak ja mówię, się omskło, 100 metrów, 100 metrów pierwsze odbicie. Czasem się omskło. Ale to czasem. Tak, czasem. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki.